Okej. Może się zauważa. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po tej przerwie, która tutaj miała miejsce. No cóż, drodzy Państwo, zapraszam na wieczór do poniedziałku tak naprawdę w towarzystwie swoim i wróżki Lili, która już za chwileczkę, za momencik do mnie dołączy. Jestem w zastępstwie naszego jasnowidza Piotra. Wiem, że Państwo pytają, czekają, bo taka miała być ramówka. A czasem tak jest, drodzy Państwo, że i nam w życiu zdarzają się takie sytuacje, w których gdzieś musimy pewne zobowiązania przełożyć, ale już niedługo jasnowidz Piotr Newi będzie znowu z nami, także będziecie Państwo mogli go oglądać. Natomiast no cóż, dzisiejszy wieczór spędzicie Państwo ze mną i z wróżką Lilią. Zapraszam Państwa do tego bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście karty tarota, oczywiście numerologia, oczyszczanie czakramów. To z mojej strony, ze strony wróżki Lilii, karty tarota, ale też i przesyłanie energii i o tym też zapytam wróżkę Lilię, w jaki sposób, jak w jakich sytuacjach, tak żebyście Państwo wiedzieli. Dlatego, że jak widzicie, my z tymi energiami po prostu pracujemy w taki lub w inny sposób i dla Państwa w zależności od potrzeb, w zależności od tego, jaka jest, może nie tyle potrzeba, ale też czy Państwo chcecie, czy jest to dla Państwa dobre, różnymi sposobami również energetycznie Państwa wspieramy. Oczywiście ja tradycyjnie zapraszam 708 588 444, to jest telefon tutaj bezpośrednio do studia. Zapraszam również do pisania SMS-ów. Numer SMS-owy to jest 7347. Bardzo Państwa proszę o podawanie imienia, daty urodzenia. Imienia i daty urodzenia osoby, o którą pytacie, tak, czyli swojej i osoby, o którą pytacie. No i oczywiście krótkiego, konkretnego pytania, dlatego że SMS jest taką formą komunikacji z nami, gdzie to krótkie, konkretne pytanie znajdzie swoją odpowiedź. Jeszcze taka informacja, oczywiście nie oczyszczamy poprzez SMS, nie przesyłamy energii poprzez SMS, nie robimy portretów numerologicznych poprzez SMS. W tych sprawach proszę, nie robimy przekazów energetycznych poprzez SMS. W tych sprawach bardzo prosimy Państwa o kontakt osobisty, czy to na dedykowane linie, czy też tutaj do nas, do studia. Możecie Państwo, tak jak w SMS-ie, zaznaczyć anonim po to, żeby nie czytać Państwa danych, a uzyskać odpowiedź. Tak również dzwoniąc tutaj do nas bezpośrednio do studia, panu wydawcy również możecie powiedzieć Państwo, że chcielibyście rozmawiać anonimowo. Wtedy pan wydawca te dane weźmie, przekaże nam tutaj do studia. No i oczywiście my już też, mając z jednej strony to, co potrzebujemy, czyli Państwa imię i datę urodzenia, to jest taki łącznik energetyczny, a z drugiej strony nie ujawniając tego, możemy z Państwem rozmawiać. Oczywiście, drodzy Państwo, zapraszam również do telefonowania do naszych doradców zalogowanych poza wizją. Macie Państwo wyświetlane wizytówki po mojej prawej stronie, wróżka Julia, runistka Beata. Widziałam również tarocistkę Danutę, astrolog Ewę, wróżkę Makię. Nie wiem, czy kogoś pominęłam, czy nie. Mam nadzieję, że nie, ale też, drodzy Państwo, oglądając uważnie nasz program, też będziecie widzieli wizytówkę osoby, która jest zalogowana. Jeśli jest zalogowana, no to wtedy oczywiście możecie Państwo dzwonić. Ja wiem, że czasem bywa tak, że dzwonicie do danej osoby, ta wizytówka się pokazuje, za chwileczkę znika, no mamy tarocistkę Makię, wizytówka się znika, Państwo dzwonicie, no trafiacie do innego doradcy, mnie też się zdarza nieraz, nie dwa takie telefony odbierać. A drodzy Państwo, dzieje się wtedy tak dlatego, że osoba, która jest zalogowana, rozmawia przez telefon i wtedy Państwa z kolei połączenie jest przekierowane do tego doradcy, który aktualnie nie rozmawia. Mamy również wróżkę Vivekę, też zapraszam serdecznie do kontaktu z Viveką.
I wtedy no, dzieje się tak, że Państwo przypadkiem, nie przypadkiem trafiacie na kogoś innego. I też moja taka osobista refleksja na ten temat. Czasem się zdarza tak, że Państwo nie chcecie rozmawiać, bo wolelibyście tak z taką czy z taką osobą, ale też bardzo wiele jest takich sytuacji, w których Państwo mówicie, a to w takim razie zapytam Panią, Pani Kasiu, a to dobrze, to porozmawiam. No i gdzieś dostajecie te informacje. Informacje, które na ten moment, na daną chwilę są dla Was informacjami szalenie ważnymi. Zapraszam Państwa również do spotkań osobistych z nami. Ja tutaj podam numer, to jest 22 441 54 54. To jest numer telefonu, tutaj warszawski numer telefonu, który w godzinach 14-19 możecie Państwo zapisywać się na spotkania osobiste z jasnowidzem Rolandem, starocistką Dianą, z jasnowidzem Piotrem Newim, z wróżką Nanet, z astrolog Ewą, z czarownicą Joanną i z innymi naszymi doradcami, również ze mną, w takich sesjach 40-minutowych. Oczywiście to jest, spotkania odbywają się tutaj w Warszawie, w siedzibie naszej telewizji. Gdybyście Państwo, ci z Warszawy, chcieli, zapraszam bardzo serdecznie. Gdybyście Państwo może spoza Warszawy przyjeżdżali, akurat byli, mieli ochotę się spotkać, zadzwońcie. To ta godzina, ta ramówka 14-19 to jest ramówka, powiedziałabym, wtedy, kiedy jest osoba, która przyjmuje zapisy. To jest od poniedziałku do piątku. Natomiast spotkania oczywiście odbywają się w takich terminach, w jakich Państwo, jakich my jesteśmy dostępni, a z kolei Państwu jest wygodnie, także nie jest to tak, że to jest tylko godzina 14-19. Także zapraszamy do zapisów, zapraszamy do spotkań, a ja jeszcze korzystając może z tego momentu, że jestem jeszcze przez chwilkę z Państwem sama, odpowiem na SMS-y. W zasadzie dokończę odpowiedź na SMS od Pani Marii, 31 stycznia 64. No i cóż, kiedy Pani znajdzie pracę? Zaraz zobaczymy, kiedy Pani znajdzie pracę. Powiedziałabym tak, latem. Latem, późnym latem znajdzie Pani pracę, natomiast karty tutaj pokazują jedną rzecz, że troszeczkę Pani jakby te możliwości pracy swoje troszkę robi taki przesiew bardzo duży pod tytułem tu nie będę chciała, tu nie będę chciała, tu nie będę chciała, tu nie będę chciała i ogranicza sobie troszkę tym samym pole takie do znalezienia tej pracy, natomiast ta praca dobra, stabilna dla Pani będzie w okolicach późnego lata, tak naprawdę w wrześniu. Ale mamy połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja chciałem się zapytać, czy to mnie jeszcze szczęście w życiu czeka, bo akurat żona mnie zrobiła i takie rzeczy, czy mnie to życie w życiu szczęście czeka. Dobrze. Czyli rozumiem, że czy pyta Pan o to, czy będzie Pan szczęśliwy z partnerką, tak? Tylko pytanie, czy z żoną, czy z kimś nowym Pan pyta? I ja mam taką prośbę do Pana, żeby Pan słuchał mnie w słuchawce telefonu, nie w telewizorze. Proszę wyciszyć telewizor. Tak, ja wie Pani, to ja bym chciał bardzo szczęśliwy być z żoną jeszcze, bo tak bardzo mi na mnie zależy. Poproszę Pana imię i datę urodzenia. Imię? Krystian. Krystian, 9 marca, 84 lat. Dobra. Już pyta, już patrzymy, jak to wygląda. Czy będzie Pan jeszcze szczęśliwy z żoną? Powiem Panu tak, karty pokazują, że może być Pan szczęśliwy z żoną, że ten związek da się uratować, tylko tutaj jest jeden warunek taki absolutny. Trzeba zostawić przeszłość za sobą. Zostawić, rozliczyć, było,
wydarzyło się, nie ciągnąć tego, powiedziałabym, dalej. I jeśli przyjmie pan taką postawę, jeśli będzie pan to potrafił, tak, żeby zapomnieć ten fakt, który się zdarzył, jak najbardziej jesteście w stanie państwo wyjaśnić pewne sprawy i być w bardzo szczęśliwym związku. Jeszcze. To fantastycznie, bo mimo, że ona nie zależy, że ona nie chce pewne sprawy zostawić ze sobą. Znaczy, wie pan, a czy ja dobrze słyszałam, że to żona, tak, pana zdradziła? Tak. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli pojawia się w związku zdrada, jeśli pojawia się trzecia osoba, to dlatego, że partnerzy oddalili się na tyle od siebie, tak? Czyli stworzyli tą przestrzeń, żeby ta druga osoba mogła do tej relacji, do tego związku wejść. To jest też trochę tak, że proszę porozmawiać z żoną, czego jej brakowało, co takiego spowodowało, że coś się takiego wydarzyło. Dla niej to też nie jest proste, dla niej to też nie jest takie, powiedziałabym, łatwe do zapomnienia, tak? Dlatego, że to z czegoś wynikało. Jeśli w ten sposób oboje państwo podejdziecie do tematu, oczywiście to nie jest tak, że jest czarodziejska różdżka, tak? I mówimy, wymazujemy, nic nie było i żyjemy jak kiedyś. Nie, bo sporo rzeczy się zmienia, ale po zdradzie również można tworzyć szczęśliwy związek, tylko potrzeba jest tutaj mądrości i dojrzałości obojga partnerów. Dużą dozę zrozumienia tego, co się stało, sytuacji, która doprowadziła do tego, że jedna strona, bardzo często to jest tak, że w akcie trochę takim desperacji pod tytułem zwróć na mnie uwagę, no, dopuszcza się, no właśnie, tej zdrady. Ale jeśli państwo to wszystko wyjaśnicie, to tutaj będzie dobrze z żoną. Dziękuję, naprawdę pani mi pomogła. Chyba teraz się postaram walczyć za ten związek, bo chyba warto. Proszę zawalczyć. Proszę zawalczyć i tu będzie sukces. Dziękuję, naprawdę za poradę, naprawdę. Ja życzę wszystkiego dobrego, trzymam kciuki i obiecuję panu, że wszystkie siły będą panu w tym pomagać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mam nadzieję. Do usłyszenia. Następnym razem będę się spalił, żeby uratowali się na piątek. Dobrze, proszę, oczywiście proszę o informację. Bardzo pozdrawiam panie Krystianie i trzymam kciuki, tak? Trzymam kciuki, a w wybaczeniu i w miłości jest siła największa. No dobrze, i teraz tak, odpowiedziałam pani Marii na SMS i teraz pyta pani Wanda, 4 grudnia, 47 rok. Treść SMS-a jest tak. Zatel, dziś taki ktoś, kto mi zmarnował, 6 lat okłamywał mnie. Zerwałam z nim, czego on chce? Pyta pani Wanda, urodzona 4 grudnia 1947 roku. Popatrzmy pani Wando, szkoda, że pani nie podała imienia i daty urodzenia tego pana. I zaraz zobaczymy, czego on chce od pani. Zaraz tutaj popatrzymy. Czego pan chce od pani? Czy ja pani powiem tak, on troszeczkę sam nie wie, czego chce, to jest po pierwsze. A po drugie też, ja bym powiedziała tak, ten człowiek zmądrzał, tak? Troszkę zmądrzał, troszkę będzie chciał wrócić do tego, co było, żałuje. Nie jest człowiekiem, który w prosty sposób... Czy dla mnie, wie pani, dla mnie to kłamstwo, bo pani mówi, że panią przez 6 lat okłamywał. To jest trochę tak, że okłamywał dlaczego? Dlatego, że nie wiedział, jak coś powiedzieć, nie potrafił. No czasem tak jest, jakkolwiek nam się to może wydawać
niedojrzałe, nie jakieś no, wręcz bzdurne, bo sprawy powinniśmy załatwiać w prosty sposób i tak dalej. Państwo często mówią, no dlaczego ktoś czegoś nie powiedział? Bardzo często dlatego, że nie ma odwagi, bardzo często dlatego, że już jest, że ma takie wrażenie, że skoro nie zrobił tego na początku, to później jest tak, że ten czas upływa i jest coraz trudniej z pewnymi rzeczami wyjść. Natomiast karty mi tutaj pokazują, że pani jest w takim w tej chwili stanie ducha, w takich energiach, że nie daje mu pani szansy, pomimo tego, że pani jeszcze coś do tego pana czuje. Ja bym panią prosiła, jeśli to jest możliwe, o kontakt czy telefoniczny, czy tutaj do studia. Szerzej można na ten temat porozmawiać, ale słyszę, że mamy już wróżkę Lilię. Jesteś ze mną. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie ciebie, witam serdecznie państwa. Miło mi znów gościć w państwa domach. No więc ja bym chciała ciebie na początku tak zapytać, bo słyszałam na którymś, podczas któregoś programu, jak mówiłaś również, że możesz przekazywać energię. Tak. I chciałabym cię bardzo zapytać o to, jak, w jaki sposób, żeby troszeczkę to przybliżyć i mnie, i naszym widzom. W jakich sytuacjach, tak, bo wiemy, co robi Roland, wiemy, co robi Diana, wiemy, co robi Jasnowidz Piotrnewicz, czyli te jego przemiany, tak, a jakby, co robi ja też troszkę, jak to u ciebie wygląda? No, kilka słów powiem. Energia, przesyłanie energii. Energia jest jedna, a więc każdy z nas, który zajmuje się przekazywaniem energii, czerpie z tego samego źródła. Z boskiej, bezwarunkowej miłości, która jest wszechobecna i to jest źródło energii, które zaopatruje wszystkich, wszystko właśnie w energię, która pozwala nam żyć, kwiaty rosną, my mamy możliwość poruszania się. Energia jest pobierana, ja jestem takim tylko przekaźnikiem, ja tę energię pobieram z przestrzeni, z kosmosu, od Pana Boga. Różne osoby będą chciały słyszeć w różny sposób, w jaki sposób ja tę energię pobieram. Energia przechodzi przeze mnie i ja jestem tylko takim przekaźnikiem. Moja intencja, nakierowanie tej energii dla danej osoby, dla której przekazuję energię. Najważniejsza jest i ten, intencja. I teraz, w zależności od tego, jaka potrzeba jest dla mamy połączenie, będę później tak. Dokończę. Tak. A tak. Ja już tutaj sobie zobaczę, dlatego że to jest pani, która już z nami rozmawiała. Mm-hmm. Dobry wieczór, witam jeszcze raz. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo, próbuję się dodzwonić do pani. Słuchamy. No chodzi mi o to, bo mi pani kazała dołożyć jeszcze tak, te dane ojca męża. Czy to ma jakąś wspólność, coś tam? To znaczy ja pani powiem tak. Pytałam panią, czy tam jakieś osoby zmarły, tak? Pani powiedziała, że tak. Ja poprosiłam o datę, co prawda urodzenia, pani podała datę śmierci tej osoby. Nie, to jest urodzenia. Ale ja mam tutaj 2012 rok. Boże, przepraszam, 1912. Boże, okay. Kochany. Bardzo dobrze, że pani zadzwoniła, to już teraz jest wszystko jasne. Powiem pani tak, ponieważ kontaktowałam się z naszym jasnowidzem Piotrem, tak, który tutaj pomaga w takim oczyszczeniu, jak najbardziej będzie to zrobione w przyszłym tygodniu, myślę środa, czwartek, będziemy się tym zajmować, dlatego że tą powierzchnię pani domu trzeba oczyścić, tak? Trzeba oczyścić, dlatego że energie, które są takimi energiami, które bardzo mocno zaburzają też i pani energetykę. W związku z tym rzeczywiście to się nieciekawie pokazuje, ale skoro można na to po prostu poradzić, to rzeczywiście spróbujemy. Bo pani sama tu poradzić nie da. A czy ja coś mam zrobić? Czy... Może tak. Umówmy się w ten sposób, że ponieważ jasnowidz Piotr Newi będzie miał program w środę wieczorem, tak, od 22 do 1, z tarocistką Danutą, ja mu te dane też przekażę i wtedy
po prostu z anteny przekażę pani informacje, używając pani imię, tak? I tego, że pani rozmawiała ze mną, kiedy zapalić tą świecę i kiedy to będzie robione, dobrze? Dobrze, w środę, tak? W środę między 22 a 1, taką informację pani powinna otrzymać. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Nanet nie podziękowałam, też bo mnie później rozłączyło. Przepraszam, dziękuję Przekażemy. Bardzo. Dobranoc. Dobranoc, pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. No dobrze. Kontynuuję o tej energii, więc przekazując energię, ważna jest intencja, jaką nadajemy w tym działaniu. Energię możemy przekazać w intencji, żeby pomóc komuś uzdrowić jakiś organ, wzmocnić organizm całościowo. Można też energią działać w taki sposób, jak chirurg działa skalpelem. To energią można dosłownie w taki sam sposób działać i efekty są podobne. Energia jest właśnie też potrzebna i wykorzystywana do oczyszczania, tak jak pani przed chwilą tutaj rozmawiała z nami o tym oczyszczaniu, więc w taki energetyczny sposób też oczyszczamy właśnie ludzi, oczyszczamy mieszkania, pomieszczenia, samochody, to, co jest przyczyną jakichś różnych nietypowych zachowań, czy w tych miejscach nietypowe są zachowania, nietypowe działania i energie, które przebywają z tego świata niewidzialnego w naszej przestrzeni obok nas, które czasami potrafią też i nami zawładnąć. A więc tak zwane egzorcyzmy, które w Kościele katolickim są, oczyszczanie w Kościele katolickim jest pod słowem egzorcyzm podawany. Tak więc egzorcyzm to jest też wykorzystanie energii. I tak jak naukowcy udowodnili już, że wszystko jest energią, nasza myśl też jest energią, a więc intencja, którą nadajemy do energii, którą będziemy się posługiwać, która będzie przepływać przez nas i będziemy ją kierować w kierunku poszczególnej osoby czy poszczególnego miejsca, to no właśnie jest tym jedynym właściwie czynnikiem, który pomaga nam i tym, którzy posługują się tą energią i tym, dla których ta energia jest przekazana. Tak więc intencja osoby oczyszczającej, osoby pomagającej w uzdrowieniu, osoby, która jest poddawana temu procesowi, jest bardzo ważna, bo na przykład niewiele będzie pomocna przekazana energia osobie, która nie będzie wierzyła w to. Przede wszystkim też musi osoba, której ta energia jest przekazywana, mieć właśnie, dać zgodę na to. Czasami jest tak, że my, to ja pomogę siostrze, pomogę bratu czy dziecku własnemu. Dzieciom, tak, do 18 roku życia rodzice mają prawo, mogą decydować, czy takie dziecko może dostać energię, może dostać ten przekaz, może być poddane oczyszczeniu. Natomiast po skończeniu 18 roku życia, 18 i jeden dzień, już ten jeden dzień powoduje, że my nie możemy jakby wchodzić w to pełnoletnie już przecież życie, chociaż dla rodziców dziecko zawsze będzie dzieckiem. No właśnie, bo to z tym przekazywaniem energii to jest troszeczkę takim też porządkowaniem, powiedzmy, bez woli czy zgody tej drugiej osoby, jakbyśmy przyszli do kogoś do domu, prawda? I mu przemeblowali ten dom i poprzestawiali w szafkach. Dokładnie. Przecież to są też zależności i karmiczne, bo to, że my widzimy, że komuś potrzebna jest pomoc, bo ja nie jeden raz widzę, jadę w tramwaju, jadę autobusem, idę ulicą i widzę, że dana osoba
osoba potrzebuje przekazu energii, żeby ją wzmocnić chociażby, prawda? Widzę, że jest osłabiony jakiś organ, widzę, że jest osłabiona osoba, albo widzę jakąś energię, która jest przy tej osobie, prawda? I idzie sobie razem z nią, a więc też i korzysta z tej energii tej osoby. I ja tak mogłabym codziennie praktycznie kręcić się naokoło i do każdego, no może nie do każdego, ale do bardzo wielu osób wysyłać energię po to, żeby oczyścić, po to, żeby uzdrowić, po to, żeby zrobić tak zwany egzorcyzm. Ale niestety ja nie mogę, dlatego że osoba, która jest pod wpływem takiej energii, czy ma osłabiony organizm, musi sama podjąć decyzję, czy ona chce, czy nie. Ale mamy połączenie. Wrócimy do tego po połączeniu. Wrócimy, tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ewelina, 7.10.87 rok. Tak. Chciałabym się zapytać, czy wyjadę za granicę i kiedy wyjadę, kiedy będę miała dziecko. Już, Pani Ewelinko, patrzymy. 14, 15, Pani jest 16. Pani jest teraz w bardzo dobrym czasie swoim na to, żeby i wyjechać. W ogóle zagranica jest, patrząc w Pani datę urodzenia, bardzo, bardzo fajnym pomysłem dla Pani. Natomiast teraz jest Pani w takim czasie swoim numerologicznym, gdzie i ta zagranica, i to dziecko będzie dla Pani dobre. Ja tylko zapytam Lilio, że tak powiem, na które pytanie udzielasz odpowiedzi? Czy o no właśnie tak, czy właśnie o... tak intencjonalnie sobie ułożyłam, które karty do odpowiedzi, które będą, więc jakby chciałam wszystkie ująć razem, więc albo to mówisz, że podzielimy się może, no tak? No chyba tak, chyba tak. To co, to ja za granicę, a Ty dziecko, czy wolisz na odwrót? Nie wiem, no Ty weź pierwsze z brzegu, a ja wezmę drugie. Dobrze, więc to pierwsza ja jest będę... za granicę. Szukać odpowiedzi za granicę, Pani Ewelinko, a Lilia popatrzy, kiedy tam się ten dzidziuś pojawi. Jak to z tym dzidziusiem będzie u Pani? Proszę mi powiedzieć, czy Pani już załatwiała ten wyjazd? Tak. Ale i są dokumenty, tak, nie wiem, czy jakieś takie rozmowy, gdzie Pani ma to załatwione, w jaki sposób... Czekam na tą rozmowę. Okej. Okay. Ja Pani powiem tak, dlatego że ja tutaj mam pokazane w kartach, że z tym wyjazdem to może być tak nie do końca prosto, tak? Znaczy obietnice, powiedzmy, które są, pomysł, który się pokazał, działanie w tym wszystkim, jak najbardziej tak, tylko troszkę Pani tak jakby nie do końca bierze realia pod uwagę. W związku z tym dla Pani informacja jest taka. Proszę bardzo dokładnie na tej rozmowie, nawet jeżeli oni powiedzą Pani tak, może Pani jechać, wypytać się o wszelkie możliwe szczegóły tego wyjazdu, zagwarantować sobie to, co ma być dla Pani z tego wyjazdu, tak? Dlatego, żeby później się nie okazało, że gdzieś będzie jakieś ograniczenie. Tutaj będzie Pani jeszcze musiała coś, nie wiem, coś pokazać, coś trochę udowodnić, że Pani może jechać. To tak. A kiedy? Karty pokazują. Dla mnie Pani może jechać w okresie sierpnia, koniec sierpnia. Także to jest jeszcze chwila. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, czy Pani jest osobą w związku, czy samotna? Jak to wygląda? W związku. Mhm. Dlatego, że tutaj też karty sugerują, że za tą zagranicą i przy tym może właśnie też być ta opcja na powiększenie rodziny. Natomiast, no mówię, wyjazd będzie, tylko on nie będzie tak szybko, jak Pani by tego oczekiwała. I tu się pojawią pewnego rodzaju kłopoty i trudności po drodze. A u Ciebie? Jest Pani jeszcze, tak? Pani już nie ma. Pani się już rozłączyła. No, szkoda, bo tutaj miałam takie jakby ważne pytanie dla Pani, które by Pani bardzo dużo, ta Pani odpowiedź dała do tej interpretacji mojej. Więc Pani to tak, pyta o dziecko, ale tak właściwie to nie za bardzo Pani to dziecko już by chciała mieć. Więc albo Pani jest jakby w takim nastawieniu, że i chciałabym, ale właściwie różne to względy, nie wiem. Tak? Ale właściwie to nie wiem, prawda? Więc już jakby nie będę rozszerzała, bo skoro Pani nie ma, więc nie będziemy teraz tutaj gdybać. Natomiast na przestrzeni od 3 miesięcy do 3 lat, ja w ten sposób powiem. I dlaczego za 3 miesiące może Pani już by
być w ciąży, a więc jakby za te 9 miesięcy dziecko się narodzi, ale też może to się zmieścić do 3 lat, a więc na przestrzeni, że do 3 lat już pani urodzi, więc za 2 lata gdzieś, prawda, też plus minus pani by w tę ciążę zaszła. Natomiast jest tutaj jakiś smutek i żal. Pani z jednej strony chciałaby, tak jak już powtórzę się, początek mojej wypowiedzi był, a z drugiej strony tak jakby miała jakieś poczucie winy w sobie, że nie zasługuje na to, żeby mieć dziecko, że jakieś obawy pani ma w sobie. Smutek, żal i gdzieś pani patrzy na coś, co przykre pani bierze dla siebie przykłady. Ale jest przy pani mężczyzna, który też jakby najpierw patrzy na materię, a później patrzy na dziecko, które by ewentualnie miało się pojawić. Więc proszę, przede wszystkim taka jakby moja sugestia, jeżeli tak w 100% naprawdę pani jest nastawiona na to, żeby to dziecko było, to to dziecko może się już pojawić za 3 miesiące, dlatego że tak jak wcześniej mówiłam o intencji i o energii płynącej. Jeżeli pani intencja będzie czysta i wszystko będzie stało jakby zgodne z tą pani przeznaczeniem, to pani może w ciąży już za 3 miesiące zajść. Natomiast jeżeli pani będzie tak, ja to tak mówię, kręcić się wkoło siebie i chciałabym, a boję się, a może jeszcze zaczekam na coś, a może jeszcze, prawda, nieodpowiedni czas, a może okej, no dobrze, wróżka może mi powiedziała, ale ja jeszcze sobie tam coś wymyślę. I w zgodzie być z partnerem. Tutaj materia jakby pokazuje się i daje informację, że ważniejsza jest od tego dziecka. Jak będą takie rozdwojone myśli, to ani materii jakby w 100% nie będzie pełnej, ani to dziecko też nie będzie takie pełne w oczekiwaniu. I teraz w najmniej spodziewanym się dla pani momencie dziecko się może pojawić, a materia też gdzieś tam może zacząć jakby jej być mniej, w ten sposób powiem. Więc to, co ja zawsze mówię, mieć konkretne, jasne myśli, konkretne, jasne pragnienia, żeby to wszystko było nie takie rozwodnione, a może, a zobaczę jak to będzie, bo jak pani będzie podchodzić do sprawy, a zobaczę jak to będzie, no to Pan Bóg też spojrzy na panią z góry i powie, no to ja też zobaczę jak to będzie. No i tak właśnie, bo tutaj takie rozmydlone to będzie wszystko. A powiedziałaś taką bardzo, bardzo fajną i ważną rzecz i to, drodzy Państwo, proszę też naprawdę wziąć pod uwagę i o tym pomyśleć, że często jest tak, że my chcemy tego albo tego, tak? Znaczy, jakby mamy właśnie takie sprzeczne, czasem się mówi albo rybki, albo akwarium, no i to mniej więcej jakoś tak troszeczkę jest, że nie do końca i wtedy my dzielimy jakby tą swoją energię, tą swoją myśl, tą swoją sprawczość na dwa. Jeżeli będziemy coś rozpraszać, tak? To nie skanalizujemy tego i nie trudniej nam będzie osiągnąć cel. I mnie to się zawsze nasuwa taka sytuacja, jakbyśmy mieli zasadzili dwa ziarenka jednej roślinki, drugiej roślinki i tak. Przez tydzień zajmujemy się, podlewamy jedną, ta druga sobie stoi. Drugi tydzień zajmujemy się, podlewamy tą drugą, a pierwsza sobie stoi. Ani jedna, ani druga nie będzie w pełni swojego rozkwitu, nie będzie w pełni swoich sił, będzie schła, będą i tam różne rzeczy się z listkami robiły. Dlaczego? Dlatego, że ta uwaga właśnie no jest podzielona, prawda? Jest taka, dlatego jeżeli chcemy, jeżeli tak jak tutaj pani chciałaby mieć dziecko i chciałaby mieć to dziecko bardzo, to proszę się skoncentrować no, na tym dziecku. Jeśli ważniejsze jest dla pani zarabianie pieniędzy, tak? Czy ta sprawa materialna, bo i tak może być i to nie jest, ja tego nie mówię z punktu przerwę takiego... Przerwę ci, żeby dodać informację oceny dla pani, bo pani tutaj też pod uwagę bierze mężczyznę, który bardziej jest za materią, więc też jakby trochę ograniczona jest pragnieniem mężczyzny, że tam jest najpierw spojrzenie na materię, na właśnie zarabianie pieniędzy, na te z materią połączone rzeczy, a dziecko jest na tym dalszym planie. No więc istotne jest po prostu to,
żeby dokładnie wiedzieć, czego się chce, czego się oczekuje, prawda? I tutaj tą energię skanalizować. No dobrze, drodzy Państwo, ja pozwolę sobie zniknąć na chwilową przerwę. No i zostawiam Państwa w objęciach wróżki Lilii. Życzę Ci miłego odpoczynku, no bo dziękuję. Jesteś już którąś godzinę z kolei. Podziwiam Ciebie za taki maraton. Także odpoczywaj sobie, nawet sobie możesz zrobić dłuższą przerwę. Proszę bardzo. Ja postaram się Państwu pomóc i postaram się być w pełni pomocna dla Państwa. Do tematu, który Kasia mówiła o tych sadzonych roślinkach i właśnie o tej energii, że raz do tej roślinki, raz do tej, że nie w 100% one obydwie dostają tę energię. Ja podaję taki przykład, że jest osoba, która chce mieć dom, chce mieć piękny dom. No i dzisiaj myśli sobie, że chce mieć dom z dachówką, która jest takiego starego typu ta dachówka, taka a la cegła, zapomniałam jak się ona fasa fachowo nazywa. Następnego dnia myśli sobie, a nie, właściwie to może plastikowa, bo będzie bardziej wytrzymała, a kiedy indziej może, a może jednak gąty położę, bo to mieszkam w takim miejscu, gdzie te gąty też zdają od wieków egzamin. No i tak raz ten dom ma mieć filary, raz schody, raz kręcone schody, raz dwa okna, raz cztery okna, raz piętra, raz na płaszczyźnie parterowej zbudowany. I właściwie codziennie, co tydzień jest zmiana tego domu. I ja tak mówię, że Pan Bóg się przygląda. I okej, mówi, no dobrze, skoro już modlisz się, skoro już masz takie pragnienie, skoro już oczekujesz tego domu, to ja Ci już dam ten dom. Ale ponieważ sama nie wiedziałaś, co chcesz, to tak z tych wszystkich marzeń, z tych wszystkich pragnień, to tak, kawałek, że będzie cegłówka z cegłówki, kawałek, że będzie jeden filar, a nie dwa, kawałek, że będzie trochę kręconych schodów, kawałek, że będzie trochę szopy, trochę z drzewa, trochę z kamienia, dach będzie raz w jednym miejscu płaski, w drugim miejscu jakby skośny, bo wynikiem tego będzie, że a to nie będzie od razu wszystkich pieniędzy na to, żeby od razu postawić w jednym stanie ten dom i warunki zewnętrzne będą powodowały, że jakby dobudowywany będzie ten dom i będzie takie pomieszanie. Albo za jednym razem postawi sobie ta osoba coś na zasadzie szałasu, komórki czy coś podobnego. Więc im bardziej będą sprecyzowane nasze myśli, im bardziej będą sprecyzowane nasze pragnienia, im bardziej można wziąć kartkę i wypisać dokładnie, co ja chcę. I jeżeli na przykład pragniemy, żeby pojawił się w naszym życiu mężczyzna albo żeby się pojawiła kobieta, to wtedy na kartce można wręcz napisać, ile ma mieć lat, jaką szkołę ma mieć skończoną, jaki kolor włosów, kolor oczu. Im więcej tych szczegółów napiszemy, jakie chcemy, żeby dana osoba, ten partner przyszły nasz miał mieć, tym lepiej. Dlatego, że wtedy Panu Bogu będzie łatwo wybierać z tych wszystkich potencjalnych kandydatów na partnera i wtedy odpowiedź, okej, proście, a będzie Wam dane. I pojawia się w życiu osoba, rzecz, która daje, która ma, dostaje to, co chciała. Ale mamy połączenie. Witam, halo? Tak? Nie zapamiętam, proszę. Tak? Tak? Tak. A jakie pytanie jest? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wróżko Lilio. Tak, witam. Ja mam na imię Teresa i pytam o swoją siostrę. Chodzi mi o blokady karmiczne. Dobrze, ale w jakim znaczeniu te blokady karmiczne? Bo to wie Pani, na różnym poziomie... Pod kątem rytuału, który będzie w sobotę przeprowadzany przez Panią Joannę.
Aha, rozumiem. Rozumiem. Tylko ja nie wiem, czy to my mamy takie dawać informacje, czy to nie pani Joanna w momencie, który będzie robiony rytuał. Nie wiem. Pytam, ponieważ nie wiem, czy siostra wymaga uczestnictwa w takim rytuale. Znaczy, ja pani powiem, do rytuału może przystąpić każda osoba, bo nawet jeżeli nie ma takiej potrzeby, że nie ma obciążeń karmicznych, to zawsze jakaś energia jest, zawsze jest jakieś obciążenie i na pewno nie zaszkodzi, a pomoże w oczyszczeniu energetycznym. Także tutaj pod tym względem to jakby nie ma przeciwwskazań. Natomiast dobrze, to ja już patrzę. No kochana, tutaj siostra ma bardzo obciążenie te czakramy. Proszę pani. Pierwszy czakram, trzeci czakram, czwarty czakram, szósty czakram i siódmy czakram właściwie, wie pani co, tylko dwa czakramy, które, piąty czakram, który jest jakby najsilniejszy, najmocniejszy z tych wszystkich czakramów i on właściwie nie potrzebuje niczego. Drugi czakram jest tam, on pracuje, jest jeszcze jakby na takim słabym oddechu, ale pracuje. Natomiast pozostałe czakramy, pierwszy, trzeci, czwarty, piąty i szósty, wszystko jest potrzebne do oczyszczenia, więc proszę siostrze powiedzieć, żeby tak przystąpiła do tego rytuału. Ale to czy to jest równoznaczne z tym rytuałem, który odbędzie się w sobotę w celu właśnie tak, ja zadawałam pytanie z intencją o sobotny rytuał. Rozumiem. Po prostu, bo mówi pani o czakramach. Tak. Czy to jest równoznaczne z blokadami karmicznymi? Blokady są, tak, bo rozmawiałyśmy i aha, w tej intencji dałam pani odpowiedź. Dobrze. Prawda? Więc jakby... No, moje pytanie było spowodowane tym, że właśnie coś bardzo dziwnego się od paru lat dzieje, jeżeli chodzi właśnie o energetykę zdrowia. A w gruncie rzeczy no, nie zasługuje na to. Bo więc mimo, że ma tak te czakramy osłabione, to ten piąty czakram w niej istnieje, jest bardzo mocny i bardzo silny. Czy siostra ma bardzo duże poczucie takiej empatii? Tak, chyba za dużo. Czy właśnie nawet za dużo, ta empatia, właśnie ta miłość, którą ma w sobie, to powoduje, że ona jakby jest w ten czakram nie pozwoliła sobie, jakby nie wiedząc o tym oczywiście, nieświadomie, ponieważ jest taka silna i mocna w tej energii swojej, w tej empatii, w tej miłości, to jest to czakram, który nie będzie zaatakowany, bo ona jest silna i mocna w tym. Natomiast pozostałe jednak właśnie są osłabione, są zaatakowane, bo no, ale to jest wszystko, wie pani, co też wynik jej jakby obecnego teraz połączenia z życiem, z tym, co się wydarza. No wiadomo, że to wcześniejsze wcielenia są połączone z tym dzisiejszym życiem, prawda? I musimy ponosić te karmiczne obciążenia. Prawo przyczyny i skutku, jak ja mówię, za każdym razem działa. Drugi czakram, więc to jest drugi czakram, to jest wszystko to, co jest połączone z kobiecością, z nią samą, z hasłem matka, prawda, i kobieta i to wszystko, co łączy się z tym. I tutaj też ona funkcjonuje, też jest silna i mocna, ale właśnie dlatego, że ma tej empatii, tej miłości, tego zrozumienia, tego współczucia w sobie bardzo dużo, to jest synchronizowane, bo jako energia kobiecości, prawda, z tą empatią, z miłością współgra ze sobą. A pozostałe, na przykład no, pierwszy czakram, to ona zupełnie właśnie tak jak pani mówi, że ona energii nie ma,
Ona zupełnie jakby zapotrzebowanie miała, żeby z akumulatorem chodzić, żeby się doładowywać. To jest tutaj takie ewidentne wręcz. Ma też takie poczucie braku sprawiedliwości, dofinansowania, więc no, naprawdę proszę siostrze jakby poprosić, doradzić, żeby wzięła udział w tym rytuale. Tak jak, nie wiem, czy słyszała Pani wcześniej moją wypowiedź, że mówiłam, że zgoda jest potrzebna na to, żebyśmy robili to oczyszczenie w intencji dla kogoś naszego bliskiego. Zapytać się, jeżeli Pani nie chce jakby bezpośrednio nawet zadać pytania, słuchaj, to ja tutaj proszę Cię, żebyś poddała się takiemu oczyszczeniu, ale można zadać pytanie, czy można modlitwę w Twojej intencji zrobić, czy może to być dla Twojego dobra, prawda? Modlitwa, rytuał tak, jest też jakąś formą... Tak, ja zaproponowałam, tak? Że wiesz co, może byś się pomodliła do Archanioła Uriela, ona mi odpowiedziała, chociaż jest bardzo wierzącą osobą, bardzo religijną, dużo bardziej ode mnie, tak uważam, tak? Ale powiedziała mi, wiesz co, to ty się pomóż. Aha, scedowała to na pani ręce, tak, że tak to, powiem. No bardzo dobrze. Bardzo mnie zdziwiło. No to bardzo dobrze, to tutaj ma pani wolną rękę i w tym wypadku jakby pani zależności nie będzie pani sama sobie brała jakby karmicznego obciążenia, że ingerowała pani w życie drugiej osoby. Bo każda osoba, która bierze udział jakby tak zaocznie, bez zgody drugiej osoby i ingeruje w energię tej drugiej osoby, to okej, ta energia będzie pomocna dla tamtej osoby, ale wcale nie wiadomo, czy to będzie in plus, dlatego że może ta osoba miała doświadczać to, co doświadcza, bo w poprzednim wcieleniu, rozłączyła się pani, ale dokończę, bo w poprzednim wcieleniu robiła takie rzeczy, które na zasadzie wyrównania tego balansu, że każdy będzie doświadczał tego in plus i in minus zachowania, każdy będzie królem, żebrakiem czy katem lub ofiarą. I to jest wynikiem tego, że jakby karmę sobie obciąża poprzez ingerencję tej w tę drugą osobę. I teraz do Państwa wszystkich mówię. Ja wiem, że to, powrócę do tego, co przerwałam mówić, że serce nas boli, serce nas ściska, że chcielibyśmy danej osobie pomóc, a ta osoba nie chce i sama wyraźnie mówi, a nie chce, zostaw mnie, to jest moja sprawa i tak dalej. Czy świadomie, czy nieświadomie, to już jest rzeczywiście osobista rzecz danej osoby. Energetyka danej osoby i to, co sobie dana dusza przyniosła tutaj na plan ziemski, co ma doświadczyć, nie możemy ingerować. Choćby nas serce bolało, choćbyśmy widzieli, że możemy pomóc, nie możemy, niestety. A bardzo wiele osób jakby decyduje za drugą osobę, za kogoś bliskiego, czy za kolegę, przyjaciela, ktokolwiek to jest, czy nawet sąsiada, a nie ma świadomości i nie zdaje sobie sprawy z tego, że no właśnie, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Nawet jest takie przysłowie, więc skąd się ono wzięło? Z obserwacji wielu, wielu setek lat, że nie zawsze złoto to, co się świeci. I pamiętajmy o tym. Jeżeli chcemy pomóc, to pomagajmy wtedy, jeżeli ktoś nas o to poprosi. Jeżeli ktoś wyrazi zgodę na to. Bez zgody, choćby nasze serce płakało i było nam smutno i żal, nie możemy ingerować. Mówię teraz o ingerowaniu energetycznym takim, o oczyszczaniu, ale chociażby nawet też i w materii. Okej, jeżeli widzimy, że ktoś jest głodny, to ja nie mówię, żeby dawać pieniądze do kapelusza, ale można iść do sklepu i kupić bułkę, prawda? Zorientować się, co dana osoba jada i kupić takie jedzenie, które ta osoba je, a nie to, co nam się wydaje.
wydaje, że tej osobie będzie to odpowiadało. Bo bardzo często ja na przykład nie jem mięsa i osoby, które o tym nie wiedzą, że nie jem mięsa, w dobrej wierze, ja wcale nie mówię, że to jest jakby w złym tego słowa znaczeniu, jakby chcą mnie poczęstować, częstują, już nie mówię o tym, że kawałkiem żywego mięsa, kotleta, ale na przykład zupką, która jest, ale to tylko na kostkach jest ta zupa ugotowana, prawda? No ale to tylko na kostkach to też jest jednak mięso. Także nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile możemy właśnie tą dobrą intencją zrobić krzywdy komuś innemu. Tak więc świadomość. Ja tak dążę do tego, mówię na wszystkie strony świata i na wszystkie strony w kręgu moich znajomych, żeby podwyższać świadomość. Wiedza jest naprawdę dobrodziejstwem. Nie mówię o wiedzy takiej akademickiej, bo to jeżeli ktoś chce się uczyć, zdobywać wiedzę akademicką, okej, bardzo proszę, to jest jakby zupełnie coś innego. Ale świadomość, podwyższać naszą świadomość, nie rób nikomu tego, co tobie niemiłe. To do tego nie trzeba wielkiej mądrości, zrozumienia regułek, formułek, nauczenia się jakichś wzorów. Żeby podwyższyć naszą świadomość, wystarczy patrzeć, obserwować, mieć empatię i właśnie żyć ze zdaniem na ustach, nie rób nikomu tego, co tobie niemiłe. No i wyrażać swoje chęci pomocy w sposób jakby jawny, na tyle jawny, żeby nasza pomoc nie była też przykrością dla osoby, której chcemy pomóc, bo czasami komuś pomagamy, a to staje się bardzo dla tamtej osoby, jest postawiona tamta osoba w sytuacji takiej, gdzie no wręcz niezręczne jest i teraz nie wiadomo, czy odmówić, czy nie odmówić. Tamta osoba też, jeżeli nie oczekuje takiej pomocy, a my idziemy z taką pomocą, też nie wie, jak się zachować. Odmówić, przyjąć tę pomoc, bo też nie wie, w jaki sposób będzie musiała za tę pomoc się odwdzięczyć. To niby się mówi tak, a kiedyś mi coś tam zrobisz za to. I jak mówimy takie zdanie, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to jest obciążenie psychiczne, że ten ktoś czeka, że to kiedyś. Może nastąpić za tydzień, może nastąpić za miesiąc, a może za rok czy za 10 lat. I po 10 latach okazuje się, że ktoś mówi, a wiesz co, ja to ci kiedyś tam, prawda, coś dałem, czy pomogłam, zrobiłem. I to wiesz co, to ty teraz też mi weź i zrób. Prawda? I jakby nie zastanawiając się, czy w danym momencie dana osoba jest w stanie zrobić to, co ta osoba oczekuje, bo ma gdzieś tam w zamyśle sprzed jakiegoś czasu pomoc, którą tej osobie dała. Opowiem przykład, który podał mi jeden z moich nauczycieli. Mieszka w Nowej Zelandii, jeździ po całym świecie i podał przykład ze swojego życia. Miał znajomego i był bardzo dobrze z tym znajomym zaprzyjaźniony. No i wyjeżdżał gdzieś tam na jakiś swój kolejny wykład, ale w międzyczasie w telewizji był jakiś program, który oglądał, gdzie nie chciał stracić jakby tej jednej tego jednego programu i poprosił znajomego, żeby nagrał mu ten program. No i okej, no to nagrasz mi wtedy i wtedy i wyjechał sobie z kraju. Po powrocie przyjeżdża, no i pyta się, słuchaj, czy nagrałeś mi, czy pamiętałeś, prosiłem cię, żebyś nagrał mi ten program i czy zrobiłeś to. A on mówi, tak, oczywiście. No i daje mu kasetę, bo to było jeszcze w VHS, to jeszcze to było sprzed tam 20 czy 25, no z ponad, ja to około 20 lat temu słyszałam, więc
ponad 20 lat temu. I daję mu kasetę, na której nagrany był ten program, i mówi, $20 mi się należy. Więc on tak stanął jakby w szoku i mówi, jak to $20? No i ten mu zaczął wyliczać, że kaseta to kosztuje tyle i tyle, że okej, pomijając kasetę, więc mógłby wziąć, prawda, że mógł sobie obejrzeć i oddać mu z powrotem tę kasetę, więc jakby no, tu do tego nie ma co do wątpliwości. No dobrze, kaseta kosztuje tyle i tyle. Czas poświęcony na nagranie kosztuje tyle i tyle, bo ja zarabiam na godzinę tyle i tyle, więc wliczony był czas jego zarobku i on tak się patrzy i tak się myśli i mówi, tak właściwie od tego momentu jakby ja sam jeżdżę po świecie, sam nauczam, a zrobiłem coś, co było jakby takim podstawowym błędem tematów i haseł, które wykłada. I co z tego, że to był jego przyjaciel, co z tego, że przyjaźnili się na piwo, razem chodzili, jakby w cudzysłowie mówię, że niby wydawałoby się prosta prośba, a okazuje się, że kolega podsumował go. Zrobiona praca kosztowała tyle i tyle. Także pamiętajmy o tym, żeby nie stawiać sytuacji ludziom i ludzi w takich sytuacjach, gdzie mogą się czuć zażenowani, gdzie mogą czuć się niezręcznie, gdzie mogą, to nie znaczy, że oni nie wiedzą, jak podziękować, że nie mają wdzięczności za ten gest pomocy. Tylko zanim komuś chcemy pomóc, to upewnijmy się, że ta osoba oczekuje tej pomocy. I nie stawiajmy jej w sytuacji takiej, że później z przyjaciela robi się dalszy znajomy albo stosunki się osłabiają, rozluźniają. I nie wiadomo dlaczego raptem dana osoba przestaje być naszym znajomym. Witam Cię po przerwie, tak, Kasiu. Jestem po przerwie, troszeczkę odsapnęłam, troszeczkę się zregenerowałam. I wiesz co, myślę sobie, że tak, ponieważ ja tu mam jeszcze kilka SMS-ów do odpowiedzenia, to może byśmy odpowiedziały na te SMS-y. Bardzo proszę. A potem wrócimy właśnie do tego tematu, o którym mówiłaś, czyli no właśnie tych relacji, tych pomocy i no i chyba tych rozliczeń również, które stają między ludźmi, które bardzo często powodują, że drogi, wydawałoby się, przyjaciół się rozchodzą. Właśnie tak. A dobrze. To przeczytasz SMS-a? Przeczytam, tylko powiedz mi tak, jeżeli mam anonimowe, jakie dane ty potrzebujesz? Imię i rok urodzenia? Imię, nie musisz roku urodzenia powiedzieć, bo ja właśnie energetycznie się jakby automatycznie łączę z tą osobą, a ponieważ jestem niedaleko ciebie, więc energię z tego, co masz napisane, też sobie... Odczytasz. Pobierzesz i odczytasz. Pobiorę, dokładnie. Dobrze. Przepraszam za ten mój uśmiech. Dobrze. W takim razie, że się tak wyrażę... po wiedźmińsku, Lilia, tutaj, w tym anonimie poczuję, o co chodzi. No właśnie, anonim. Pyta pani Anna. Ja podam, że to jest 81 rok. Nie potrafię porozumieć się z panem z 78 roku. Kłócimy się, wróciliśmy do siebie, ale zaczyna się to samo, co wcześniej. Czy nam się uda? Tak, już, no już byłam połączona z panią i jeżeli pani nas słucha, to prosimy o dać informację, czy odczuła pani to połączenie, bo ja odczułam, że pani poczuła. Dokładnie, taką dostałam informację zwrotną. Czyli najprawdopodobniej pani nas ogląda i słucha i zobaczymy, co tutaj, czy państwo do siebie wrócą. No i teraz tak, moje karty pokazują, że na dzień dzisiejszy to jest trochę, no trochę energetycznego braku podstaw do tego, żebyście państwo byli razem, tak?
brakuje tego porozumienia. Państwo, czy pan ma takie swoje bardzo silne, powiedziałabym, zasady i chciałby, żeby pani się do nich dostosowała? Pani z kolei też jest pełna uwag w stosunku do pana, tak? Inaczej pewne rzeczy widzicie. Są pokazane takie rozstania i powroty tutaj państwa i bardzo wiele niewyjaśnionych kwestii. I teraz tak, wyjaśnienie tak naprawdę może spowodować przynajmniej na pewien czas swego rodzaju odcięcie, swego rodzaju takie postawienie sprawy na ostrzu noża. Natomiast jeśli państwo tego nie wyjaśnicie, to u mnie w kartach jest informacja, że się państwo rozstaniecie. Jeśli państwo to wyjaśnicie, to może być trudno przez jakiś czas, ale mam wtedy możliwość stworzenia bardzo fajnej relacji. I wtedy tak. A jak u ciebie? No, muszę ci powiedzieć, że prawie, żebym powiedziała to samo, dodam jeszcze tylko tak. Związku jako związku stałego, podpisanego, jako taki świadomy związek oficjalny, nie widzę tutaj, żebyście państwo mieli. Powrócicie do siebie, ale zupełnie na innych warunkach. Zupełnie jakby za 3 miesiące będzie... czas tego takiego podjęcia decyzji powrotu. Bo jest tutaj karta, która mówi o tym, że wszystkie energie jakby są dookoła was, tylko że wy nie umiecie korzystać z tych energii. Nie macie możliwości być razem, ale nie umiecie wykorzystać tego. Natomiast jeżeli jakby spojrzycie na siebie tak jakbyście od początku poznawali siebie, zobaczycie u siebie zupełnie inne cechy charakteru, albo te same, tylko spojrzycie na nie zupełnie w inny sposób, ta przeszłość zostanie jakby zamknięta, wyjaśniona, jak tu powiedziałaś, że dogadacie się, przegadacie wszystko, co było. Jest szansa na to, żebyście byli, ale to nie będzie związek taki, który będzie podpisany i przypieczętowany. Tak to określę. Mm-hmm. Dobrze. I kolejny SMS. Pyta pani Aneta, urodzona 15 października 73 roku. Słabo się czuję, brak mi sił, co mi dolega. Ja od razu patrząc w pani datę urodzenia, bym powiedziała jedną rzecz. Proszę zbadać tarczycę. Dlatego, że hormony, nierównowaga hormonalna, niedoczynności mogą być dla pani po prostu... może to być ten powód, ale zobaczymy, co tutaj też karty pokażą. Pani w ogóle całą lewą stronę ciała ma jakby osłabioną. Cała lewa strona sprawy, to co jest połączone z krwią, z krążeniem, niech pani też sobie zobaczy. I cała lewa strona jest tutaj jakby u pani osłabiona, no tak jak pani napisała, osłabiona, więc proszę rozszerzone badania zrobić, tak jak Kasia mówi. Ja tutaj jeszcze rozłożyłam karty, oczywiście karty to nie jest diagnoza lekarska, karty to nie są badania, które wykonujemy w sposób jak najbardziej konwencjonalny. Powiem pani w ten sposób, mnie się pokazuje, że powodem pani słabego czucia, tak, słabego samopoczucia, jest coś, co się odnowiło, czyli jakaś dolegliwość, jakaś sprawa z przeszłości, która w tej chwili znowu, że tak powiem, powróciła. Trzeba będzie zrobić badania lekarskie, bardzo tutaj, i to z taką chyba w ogóle nawet poszerzoną diagnostyką, sięgnąć do tego, proszę o tym pamiętać, sięgnąć do tego, na co pani chorowała wcześniej, bo tutaj to się bardzo silnie pokazuje. Układ krwionośny jak najbardziej również się
Również się zaznacza także zdecydowanie proszę, to mogą być też kwestie na przykład jakiejś takiej anemii czy niedoborów właśnie co, z krwią. No tak jak mówię, karty nie są mikroskopem, pod którym patrzymy i badamy i zwrócić uwagę na tą dolegliwość z przeszłości. Tak to u mnie jest. Ja tutaj bym dodała jeszcze właśnie ten krwioobieg, wszystko to, co jest połączone z krwią, z krążeniem, ale też tutaj jakby lewa strona, ucho tutaj w tym kierunku. Proszę Panią o jakby kontrolę jakąś. Nie wiem, czy to tylko laryngologiczne badanie wystarczyłoby. Ale no, jak Pani pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu, no to podstawowe badania, nawet nie to, że podstawowe, one będą zrobione, tylko niech będą rozszerzone. Niech Pani po prostu powie, bo sama Pani teraz, jakby to, co my mówimy, to Pani wie, co mówimy, z czym się łączy, jaki Pani ten stan zdrowia jest, jakie jest to osłabienie i w którym miejscu ono jest. Tak jak mówię, że ja całą lewą stronę widzę u Pani w takim tym osłabieniu. Szczególnie właśnie tutaj pokazuję lewa strona, ucho, tu połączone aż do tego miejsca. Więc wszystko to, co będzie Pani miała połączone z tym, co się wydarza na dzisiaj z Pani osłabieniem, to może Pani połączyć, co żeśmy powiedziały i z rozszerzoną informacją iść do lekarza. I proszę, no, proszę potraktować to, skoro już Pani napisała do nas, że chce od nas informacji, to proszę dalej podążać za tym, tą informacją i sprawdzić w medycynie konwencjonalnej, co medycyna konwencjonalna powie. Dokładnie tak. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie, a ja, drodzy Państwo, zapraszam Państwa. 708 588 444. Telefon tutaj do nas i do Gabrieli. Do sprawdzenia kart tarota, do oczyszczania czakr metodą moją, czyli za pomocą wahadła, synchronizowaniem. Energię jak najbardziej możecie Państwo również dostać od wróżki Lilii, także zapraszamy serdecznie. Widzów z całego świata zapraszamy bardzo gorąco. 48 22 463 42 78 to jest ten numer prowadzący tutaj do nas do studia. Oczywiście jest to połączenie płatne kartą kredytową. W momencie, kiedy Państwo zadzwonicie, Pan wydawca poinstruuje Was, co zrobić, co trzeba i jak, żeby ta autoryzacja kartą przeszła. No i jesteście Państwo wtedy połączeni tutaj do nas, do studia. No i cóż, jeszcze tylko zaproszę do naszych doradców dyżurujących poza wizją, kto się wyświetla, kto jest dla Państwa dostępny. Macie Państwo taką informację tutaj po prawej stronie Lilii. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili wróżka Viveka czeka na Państwa telefony. No a i przechodzimy do kolejnego SMS-a. Tak, proszę, słucham. Teresa, 7.9.52. Czy obok Tadeusza, 23.53, jest kobieta? Pozdrawiam. No to zaraz zobaczymy. Co to tutaj się układa? Ja jeszcze popatrzę w datę urodzenia pana Tadeusza.
czy już masz... Ja, tak, bo będziesz patrzyła, dobrze. Tak. Karty się bardzo dziwnie układają, bo tutaj jedna z kart, która mi się pojawiła, jest taką kartą, tak jak on by miał swoje życie rodzinne, bardzo takie dobre, bardzo zadowolony i nic dodać, nic ująć. Natomiast jest osobą, która jest... o bardzo takim charakterze od miłości do nienawiści. Bardzo zmienny taki raptus. Bardzo człowiek o podwyższonym stanie nerwowości, tak bym to określiła. Może i była, tak to powiem. Na tę chwilę nie widzę kobiety, może by była, ale... Nie bardzo właściwie wiem, jak tutaj ten dom i tę radość domu, która pojawiła mi się, zinterpretować. Bo naprawdę proszę mi wierzyć, szkoda, że nie mogę porozmawiać, jakby zadać bezpośrednio pytania, bo karta domu radości mówi o tym, że on tak jakby... Skoro z panią jest, to nie mam tutaj informacji, czy pani jest tym domem i tą radością, z którą, w której on jest, ale tak jakby ten stan charakteru jego, od miłości do nienawiści, jak pani go zdenerwuje, to po prostu sobie idzie i szuka drugiej drogi. I to jest taki raptus, który... Z jednej strony chcę, żeby pani, u pani uzyskać współczucie i że on jest taki cierpiący, a z drugiej strony to zachowuje się jak młody czy mały chłopiec, niedoświadczony chłopiec, który wchodzi w życie i właściwie nie wie, o co w tym życiu chodzi. I tak sobie skacze, jakby nie miał żadnych zobowiązań. Więc on po prostu jest osobą, która jakby takie chwilówki ma. I nigdy nie będzie na jednej drodze, która będzie drogą spokojną, która będzie prowadziła do celu. No właśnie, i to jest, wiesz, ciekawe, bo w moich kartach, tak jak w nie zaglądam, to jest tak. Żeby była, to powiedzieć nie mogę, ale żeby jej tak całkiem nie było, dokładnie, to też trudno jest tutaj powiedzieć. Karty pokazują, że coś na rzeczy w przeszłości jest, więc to nie jest tak, że to pani pytanie jest takie całkiem, powiedzmy sobie, bezzasadne. Natomiast pan Tadeusz jest tutaj pokazany jako taki człowiek, który generalnie jest w ogóle niekonfrontacyjny, podoba się kobietom, lubi kobiety, lubi, powiedziałabym, bywać w towarzystwie, więc tych okazji na to, żeby ktoś się u niego, czy koło niego, powiedziałabym, pojawiał, po prostu jest. No i to jest trochę tak, że gdzieś tam może nie od razu zawsze kochanka, może nie od razu ktoś, z kim budujemy przyszłość, planujemy jakieś życie i tak dalej. Natomiast czy się nie pojawi, gwarancji pani na to dać po prostu nie mogę. Karty pokazują, że zawsze wtedy, kiedy pomiędzy państwem coś się zaczyna nie układać, coś zaczyna być nie tak, coś się po prostu psuje. Tam nie ma konstrukcji takiej. To w tym momencie pan szuka jakby, dobrze, no to ja pójdę przeczekać, tak? To mniej więcej jest tak. A ponieważ pan absolutnie nie jest typem samotnika, w żadnym calu nie jest typem samotnika, no to... Tam nie ma konstrukcji. Tam wszystko jest na zasadzie takiego, jakby taka chwilówka była. I ta chwilówka, tak, i ta chwilówka po prostu trwa tak przez całe życie. Więc ja może powiem do pani w ten sposób. Jeżeli jest związek i w związku pojawia się trzecia osoba, to ja od razu wszystko dzielę na pół. Że jakby przyczyną do tego po 50% jest każda ze stron związku.
później dopiero tę szalę na którąś stronę można jakby przechylić, ale te 50% jest u obydwóch przyczyną. To się obie strony, prawda, oddalają, żeby tworzyć tą przestrzeń, dokładnie, w którą wchodzi trzecia osoba. I teraz znaleźć powód, co się takiego stało, że z tych 50% jedna z szal wchodzi na 60, 70, że przeważa ten, w tym związku tę nie, nie ma tej równości. I jeżeli odczytamy, co to takiego jest, to po prostu naprawić, a nie obrażać się albo mieć pretensje i żal, bo zacząć się zastanawiać nad tym, okej, skoro on poszedł sobie i gdzieś tam zareagował na wdzięki jakiejś innej pięknej kobiety, to co było przyczyną, że ja nie zatrzymałam go przy sobie. Więc może już przestałam, tu powiem humorystycznie, nosić stringi, a założyłam barchany, prawda? Ja nie mówię, żeby nie nosić barchanów, ale te barchany można nosić barchany i pokazać na dwór, stringi do sypialni. I pokazać je w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie, żeby te kapcie nie były już tak przydeptane. Właśnie, przydeptane, tylko iść do sklepu i kupić nową parę kapci, żeby zadbać o siebie, bo jeżeli naprawdę trzeba bardzo dużo zrobić, żeby ze związku, tak kobieta jak i mężczyzna, oddalać się zaczął. To nigdy nie jest jakoś takie raptowne. Okej, no nie mówię o jakichś tam rzeczywiście miłościach od pierwszego wejrzenia i prawo przyczyny i skutku, karmiczne obciążenie zadziałało, że tak miało być, bo wcześniej ty mnie tak zdradziłaś, to ja teraz ciebie tak zdradzę, prawda? Oczywiście to wszystko się dzieje na polu nieświadomym, my o tym nie wiemy. My teraz tutaj rozmawiamy o tym, że prawo przyczyny i skutku działa, że ono jest i że nic nie zginie, wszystko się musi wyrównać, ale jeżeli będziecie Państwo mieć taką wiedzę, że to prawo karmy działa, że jak zadziałaliśmy kiedyś, tak kiedyś ktoś nam zadziała, no to będzie wszystko jasne. Ta świadomość się nasza podwyższy, no i znów zacytuję przysłowie, nie rób nikomu tego, co tobie niemiłe. A to, że to było w poprzednim wcieleniu, no cóż, no to już, no tak. To już tak wyszło. Trzeba się zastanowić teraz w tym wcieleniu, jak się zachowywać, jak działać w tym wcieleniu, żeby nie było niespodzianek w następnym wcieleniu. A przecież tych wcieleń jeszcze będzie dziesiątki, setki czy miliony. Tak więc dzisiaj postępujmy tak, jakbyśmy myśleli o tym, jak jutro będziemy się czuć, jakie będziemy ponosić koszty naszego dzisiejszego zachowania. No właśnie. Także dziękujemy. Dziękujemy Pani bardzo. Coś chciałam powiedzieć a propos tego, co mówiłaś. A, bo mówiłaś o związkach, o tym, że znajdźmy ten powód, tak? I że to nie jest takie hop-siup, że kobieta czy mężczyzna wychodzą ze związku. Tak, i to też jest trochę tak, przynajmniej ja mam takie taką swoją też dewizę, że kochać jakby, oczywiście jesteśmy młodzi, poznajemy kogoś, zakochujemy się, mówimy, że kochamy, ale zadajmy sobie Romony pytanie, zadziałały. Tak, zadajmy sobie pytanie, czy lubimy tą drugą osobę, bo tego lubienia wystarczy nam na dużo dłużej, że tak powiem, niż tych feromonów, co to półtora do dwóch lat, a potem zostajemy. I drugą rzeczą jest taka szalenie istotna sprawa. Wyobraźmy sobie, czy widzimy siebie u boku tego człowieka, taki jaki on jest, tak? Z jego wadami, z jego jakimiś tam przywarami, również z jego zaletami. Za 20 lat, za 30 lat, czy widzimy siebie, czy mamy w wyobraźni taki obraz, nie jak to będzie, czy będziemy mieć dom, czy mieszkanie, psa, czy kota, ale razem, tak? Bycia razem, bycia w tym, w tej, powiedziałabym, wspólnocie. I też jest szalenie istotna sprawa, dlaczego tak naprawdę się łączymy w ten związek. Czy dlatego, że przed czymś uciekamy, czy dlatego, że uważamy, że to już jest czas, a to jest dobra partia na przykład,
czy może mamy problem taki na poziomie rodzinnym, nazwijmy to, jak wyjdę za mąż, to będą mnie wreszcie traktować jak dorosłą, tak? Bo też takie powody są, dlatego że to nie są wtedy dobre powody i wtedy bardzo prosto właśnie zadziałać tak, że ktoś tam nam do tego związku wchodzi, że gdzieś tam jest trochę tego niespełnienia. No i to prawo też i przyczyny i skutku wtedy się tutaj bardzo mocno uwydatnia. To wszystko się nakłada na siebie. To jest, to my tak mówimy o różnych przyczynach, jakie mogą zaistnieć, ale te wszystkie przyczyny też zakładają się na siebie i jak koła zębate pasuje jedno do drugiego. To nie jest tak, że raptem się coś wydarzyło niespodziewanie. Po to, żeby się to raptem coś niespodziewanie wydarzyło, to my pracowaliśmy rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, czy właśnie jeszcze w poprzednich wcieleniach. Więc ja wiem, że to tak czasami się możemy powtarzać. Do różnych tematów można praktycznie kilka zdań powiedzieć tych samych i wydawałoby się, że niemożliwe, a jednak staje się możliwe. Ja mówię też, tak jak ty tutaj mówiłaś, że też mówisz, jesteś za czymś, żeby postępować, czy myśleć tak i tak. Weźmy kartkę, jakikolwiek to temat by nie był, jakakolwiek by rzecz do rozwiązania by nie była, spojrzeć na jaką, na cokolwiek by nie było, wziąć sobie dwie kartki. Na jednej kartce napisać, co jest za, na drugiej kartce, co jest przeciw. Żeby zrobić, żeby być, żeby pojechać, żeby a kupić, żeby, tak żeby. Swoje. A serce, no serce i tak swoje. No, serce, wiesz co, jeżeli będziemy kierować się sercem, to jeszcze jest bardzo dobrze, dlatego że serce zawsze idzie, to jest empatia w środku. I ta empatia nie pozwoli skrzywdzić drugiej osoby, bo serce, dusza mieszka w sercu i dusza wie o tym, że nie należy krzywdzić, prawda, niszczyć sama z siebie. Jeżeli kierujemy się sercem, to jest to nieświadome nawet takie działanie, a jeżeli działamy świadomie, no to już na pewno nie będzie trzeba kartek, czy to jest in plus, czy in minus, bo serce da od razu odpowiedź bardzo dobrą i cokolwiek w życiu by się później nie wydarzało, to patrząc na sytuację, na sprawę, na życie, na wszystko przez serce, przy pomocy serca nie będzie problemów. Nie byłoby wojen, nie byłoby kłótni rodzinnych, sąsiedzkich, między miastami, między państwami, gdyby serce było na pierwszym miejscu i brało udział w podejmowanych decyzjach. Czy to odnoszących się, czy kupić litr mleka, czy litr wody do picia, czy podjąć decyzję, jakie kupić ubranie, czy wejść w związek, czy i tak dalej. No nie będę teraz już przykładów podawała. W każdym razie mianownik jest jeden wspólny. Jeżeli będziemy patrzeć właśnie z miłością, jeżeli będzie empatia, jeżeli będziemy przez serce działać, to zobaczycie Państwo, jak zacznie zmieniać się wszystko dookoła nas. Chcemy zmienić kogoś, to my nie zmieniajmy kogoś, nie mówmy mu, masz zrobić to i to. Tylko jak chcemy, żeby się zadziało, żeby ten ktoś się zmienił, to zacznijmy zauważać i spostrzegać to, co my możemy zrobić, żeby ta osoba się zmieniła. I wtedy my się zmieniajmy, my działajmy tak, że ale nie oczekując, że słuchaj, ja to dzisiaj zrobiłam właśnie tak i tak, a więc ty to musisz na to zadziałać tak i tak. Nie, 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 nie. To właśnie się dzieje bez jakby wymagania, bez wymagania. Wiesz, ktoś mi kiedyś opowiedział o takim ćwiczeniu, które jest też stosowane jakby w terapii par, tak? Że właśnie w momencie, kiedy, i to jest jakby to ćwiczenie jest polecane dla osób nie wtedy, kiedy przychodzą we dwoje, tylko jedna strona, tak? Bo uważa, że w jakiś sposób jest ten związek dysfunkcyjny, czy coś się dzieje nie tak. I wtedy chodzi o to, żeby pójść do partnera i powiedzieć, a powiedz mi, co takiego mogę zrobić? Wybierz jedną rzecz, jedną.
Co mogę zrobić, żeby na przykład być dla ciebie lepszą żoną, lepszą partnerką, tak? I okazuje się, że oczywiście, no, wtedy partnerzy, czy te drugie, powiedzmy sobie, połówki tych związków mówią, no dobrze, ale co ty chcesz w zamian, tak? No nic nie chcę w zamian, no ale węszą jakiś podstęp, tak? Bo to jest takie zupełnie niecodzienne podejście. No tak? Bo jak do tej pory w ten sposób, prawda, się nie zachowywała druga strona, no to o co chodzi? To co ty chcesz w zamian? Tak. Raptem chcesz takiej informacji, no to musi być jakieś tam... To coś podejrzanego, coś, prawda? Tak, podejrzanego. No właśnie. No i teraz oczywiście w zależności od partnera namawiać go trzeba dłużej lub krócej na to, żeby powiedział co, tak? No i mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy, bardzo prozaiczne rzeczy, nie wiem, żebyś mnie na przykład budziła z kawą albo, tak, albo żebyś gotowała zupę pomidorową co 3 dni. Wszystko jedno, bo to jakby nie o to chodzi, oczywiście też i sprawy takie bardziej poważne, ale chodzi o to, żeby to była jedna rzecz, jedna jedyna. I teraz zaczynamy robić tą rzecz, nie oczekując w zamian, że ten partner przyjdzie i powie, no dobrze, to teraz co chcesz za to, nie oczekując w zamian, że codziennie będzie przychodził i nam za to dziękował, po prostu robimy, po prostu dajemy to z siebie. I okazuje się, że efekt tego działania jest taki, że po tygodniu, po 2, po 3, w zależności od czasu, od sytuacji, od sprawy, partner przychodzi do nas i mówi, wiesz, a co ja bym mógł dla ciebie zrobić? Kochana. Jedną rzecz, tak? I jest to taka strasznie silna podstawa do tego, żeby coś budować lub odbudować. No więc teraz sobie, ja do tej pomidorówki, o której powiedziałaś, więc teraz sobie proszę wyobrazić, że gotujemy, zaczynamy gotować tę pomidorówkę, bo my nie lubimy pomidorów, nie gotujemy niczego, co jest z pomidorami, a nasz małżonek uwielbia pomidory, prawda? Więc sam raz na jakiś czas te pomidory mu zrobimy, a on wychował się na pomidorówce i ta pomidorówka dla niego jest czymś co niedziela wspaniałym, jak rosu, prawda? Dokładnie. I teraz jak zaczynamy gotować tę pomidorówkę, mało tego, tam raz na tydzień, co już nie mówię częściej, raz na tydzień i następny tydzień była ta pomidorówka i następny i ten nasz mąż przy tej pomidorówce rozwesela się, zaczyna żartować, zaczyna być właśnie miły, przyjemny, bo radość tak w sercu, tak w środku rozpiera go z tego, że on tę pomidorówkę ma raz na tydzień, że przenosi się ta radość na zewnątrz. Najpierw zaspokojony był pierwszym talerzem zupy, w następnym tygodniu, następnym. I jak on już zobaczył, że on ma, może liczyć, że on tę pomidorówkę będzie miał, to on wie, że on idzie do domu i że w każdy czwartek, czy tam piątek, czy poniedziałek ma pomidorówkę, czy nawet w niedzielę i on już jakby czeka na to i w zamian za to automatycznie jest wdzięczny, zadowolony. On nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie jest to takie wyrachowane, że okej, to ja dla ciebie teraz będę miły i sympatyczny i zrobię też tobie coś, tylko on jest po prostu miły, jest sympatyczny, bo ta wdzięczność, która wypływa z jego radości wewnętrznej, powoduje, że ta żona patrzy się na niego, mówi tak, przecież ja mu tylko tę pomidorówkę ugotowałam, co jemu tak się raptem stało, prawda? I właśnie, proszę Państwa, te drobiazgi, życie składa się z drobiazgów. No właśnie. Z życia dnia codziennego, z minut dnia codziennego. Ludzie oczekują, że ach, jak będę coś tam, to wtedy czekają, a to coś tam, to kiedyś nie przychodzi. I później czas pożegnać się i odchodzimy z tego świata w ciągłym czasie oczekiwania na coś tam. Kiedyś był przykład taki, że kobieta kupiła sobie bieliznę i włożyła do szuflady piękną bieliznę, no i mówi tak, a założę ją, jak będzie okazja. Mijał rok, mijał dwa, mijały trzy, minęły tam 5 lat, 10 lat. W każdym bądź razie kobieta umarła i mąż siedzi nad tą szufladą, nad tą bielizną, której nigdy nie użyła i tak sobie przypomina, a przecież mogła tyle razy ją założyć, a czekała, na co czekała, prawda?
na okazję, która nigdy według niej nie przyszła. A było tyle okazji, żeby ją założyć. Po prostu kupiła i od tego momentu, jak ją kupiła, trzeba było w niej po prostu chodzić. Codziennie róbmy sobie dzień taki, jakby to był dzień najlepszy, najwspanialszy, najcudowniejszy, ten oczekiwany, upragniony. Jakby w nim wydawało się, że dzieje się to, na co właśnie czekamy. Mieć pragnienia, mieć marzenia, ale takie te, które nie będą odstawiane na przyszłość, tylko takie, które będziemy realizować. Okej, ja też sobie mogę marzyć, żeby polecieć na Marsa. No i okej, no już są zapisy na Marsa i może gdzieś tam się zapiszę kiedyś, ale mam realną, jakby w sobie, realne myślenie, że niekoniecznie możesz to zrealizować przez zapis. Niekoniecznie, wiadomo, czy tak. Okej, no, mogę sobie polecieć bez zapisu, dokładnie. Ale czy ja tak naprawdę będę miała tyle pieniędzy, 20 milionów, czy ile ta podróż ma kosztować, prawda? Czy ja te 20 milionów będę miała? Jak będę miała polecieć na Marsa, to polecę. To Bóg stanie i postawi mi taką sytuację na mojej drodze, że te 20 milionów, czy ilekolwiek by one potrzebne były. Rakietę przed domem. To właśnie, rakieta podjedzie do mnie, a nie ja będę do rakiety podjeżdżała. Dokładnie tak. Także proszę Państwa, nie traćmy życia w oczekiwaniu na coś, co być może nigdy nie przyjdzie. Użyjmy tę bieliznę i chodźmy w niej i cieszmy się nią. I mało tego, cieszmy też oczy i innych, którzy są przy nas i też byliby zadowoleni z tego, że tę bieliznę byłaby użyta. Czyli ja uściśle i cieszmy oczy tych przypisanych. Tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. To co? Zrobię sobie małą przerwę, tak, proszę Państwa. Zostawię Ciebie na chwileczkę. Życzę Ci miłego spotkania z telefonami. A ja mam nadzieję, że Państwo nas słuchają i Państwo będą do nas dzwonić. Drodzy Państwo, 708 588 444, numer tutaj do nas bezpośrednio do studia, do mnie, do Wróżki Lilii. Drodzy Państwo, zapraszamy. Karty Tarota, numerologia, czakry. To jest to, co Państwa interesuje. Sprawdzanie systemu energetycznego, który nam się zaburza, który gdzieś tam trzeba czasem oczyścić, trzeba czasem doczyścić, czasem ustawić. Dlaczego? Dlatego, że na ten nasz system energetyczny mają wpływ bardzo różne czynniki. To są nasze emocje, to są nasze myśli, ale to są również warunki i ludzie, z jakimi my przebywamy i z jakimi jesteśmy. Także tutaj służę taką pomocą do Państwa. Zapraszam Państwa również do wysyłania SMS-ów pod numer 7347. Bardzo proszę o podanie imienia swojego, daty urodzenia, imienia i daty urodzenia osoby, o którą Państwo też pytacie i zadanie konkretnego pytania. Mnie tutaj jeszcze dwa SMS-y zostały, ja na nie odpowiem. Natomiast trzeci poczekam, aż Wróżka Lilia wróci z przerwy. Myślę, że jej będzie łatwiej też troszkę odpowiedzieć na te SMS-y. No i cóż, i pewnie niedługo będzie następna porcja dla nas do odpowiedzi. Przypominam Państwu również o rytuale czarownicy Joanny, sobotnim rytuale. Tym razem odcinamy różnego rodzaju zobowiązania karmiczne, czy czyścimy różnego rodzaju zobowiązania karmiczne, także potrzebna będzie czarna świeca, potrzebna będzie fioletowa świeca. Jak zwykle zapisy, drodzy Państwo, przyjmują wszyscy nasi doradcy dyżurujący poza wizją. Możecie Państwo również zapisywać się na wizji. I cóż, zapraszamy bardzo serdecznie. Dlaczego? Dlatego, że no to tak jest, że trochę tej energii, ta nasza karma, ten nasz zapis karmiczny, to też jest taki zapis energetyczny, tak naprawdę taki zapis, jaki mamy we wszystkich, powiedziałabym, no dziedzinach naszego życia, tak?
Zapis taki energetyczny, który gdzieś tam mamy w swoim ciele, mamy w swoich czakrach, mamy w sytuacjach. Wszystko jest energią, wszystko jest na poziomie energetycznym, tylko niektóre rzeczy są gęstsze, tak? Czyli ta energia jest bardziej skupiona, no tak jak ten stół, twarda materia wydawałoby się, ale to jest taka specyficzna postać energii, a do coraz lżejszej. I też w związku z tym to tak jest, że my, mając różne narzędzia, wysyłając do Państwa energię, ponieważ energia nie lubi, przestrzeń nie lubi próżni, tak? Nie lubi pustki. W związku z tym my też jakby przesyłając jedną energię, zastępujemy tą złą, tą niefajną energię, tą właśnie dobrą, tą czystą, tą pochodzącą z samej góry, tą energią miłości, tą energią radości. Wspieramy się, prosimy o wsparcie, może w ten sposób, prosimy o wsparcie anioły, prosimy o wsparcie opiekunów, po to właśnie, żeby oczyścić, wyczyścić to, co oddać jakby, te zanieczyszczenia, które w naszym życiu się pokazują, tak? One, funkcjonując na planie energetycznym, jeśli nic z tym nie zrobimy, zaczną funkcjonować i na naszym planie fizycznym. Czasem to jest tak, przepraszam Państwa najmocniej, czasem to jest tak, że my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wtedy, kiedy jeszcze jakieś zanieczyszczenia są, powiedzmy sobie, w tym naszym polu energetycznym, łatwiej jest je posprzątać niż moment, w którym one wchodzą na to nasze pole takie fizyczne. Wtedy, kiedy coś się przekłada już na nasze relacje, wtedy, kiedy przekłada się już na nasze na przykład ciało fizyczne. Także też Państwo spotkaliście się z tym, że wspieramy również energetycznie różne sytuacje, tak? Czy jakby przesyłamy tą energię na różne sytuacje. Zapraszam Państwa do naszych doradców poza wizją. Wszyscy na Państwa czekamy. Tarocistka Makia, jeśli już mówimy o energiach, bo o tym, że tarot, to Państwo wiecie, no to oczywiście energia Reiki. Makia jest mistrzynią Reiki. I też w tym momencie może przesłać dla Państwa tą energię na odległość. Jeśli, no właśnie, i to jest to, co powiedziała też i wróżka Lilia, że zawsze musi być zgoda, prawda? Zawsze musi być wola, zawsze musi być zgoda. Wiem, że te osoby, które posługują się energią Reiki i już po tym drugim stopniu, czy stopniu mistrzowskim, potrafią ją przesyłać na odległość, to jest tak, że pytają tą osobę o zgodę. Oczywiście łatwo jest zapytać wtedy, kiedy osoba siedzi naprzeciwko nas, bo wtedy mamy takie bardzo werbalne wyrażenie wolnej woli. Natomiast jeśli osoba jest gdzieś daleko, jeśli ktoś prosi o pomoc dla osoby trzeciej, wtedy również są specjalne techniki, które powodują, że my pytamy, tak? Pytamy, czy dana osoba wyraża na to zgodę i albo czujemy, że wyraża, albo czujemy, nie, czujemy pewnego rodzaju blokadę. I wtedy tak naprawdę, co byśmy nie zrobili, ta energia zostaje odrzucona. Powiem Państwu jeszcze taką rzecz, że ja pracując z portretami numerologicznymi, a w zasadzie ze zmianą tych portretów, tą energetyczną zmianą portretów numerologicznych, również za pomocą, ja akurat pracuję z wahadłami, tak, to jest moje narzędzie, również za pomocą wahadła łączę się z Państwem, łączę się z Absolutem, po to, żeby dostać zgodę na to, że mogę coś zrobić, tak, że mogę dokonać tej zmiany, że to właśnie ja mogę dokonać tej zmiany, żeby sprawdzić, czy to jest ten moment, w którym można dokonać tej zmiany, czy ta zmiana gdzieś nie zaszkodzi, nazwijmy to, w boskim planie duszy. Chociaż i tak mówi się o tym, że
do wszelkiego rodzaju zmian, takich zmian energetycznych, które oczywiście później się przeradzają na taką zmianę na polu życia, ale do wszelkiego rodzaju tego typu zmian dochodzi wtedy, kiedy dusza jest gotowa. Jeśli dusza jest niegotowa, jeśli dusza nie przerobiła, nie nauczyła się tego wszystkiego, czego się miała nauczyć, wtedy albo odrzuci taką możliwość, no właśnie, na przykład włączy na nasz kanał, posłucha tego, co mam do powiedzenia, powie, nie, nie ma takiej opcji i przełączy gdzieś dalej. Albo w ogóle się nie dowie, że taka możliwość jest, że takie zmiany istnieją. Także, ale jeśli ta dusza jest już gotowa, to też potrzebna jest właśnie ta zgoda i ja taką zgodę uzyskuję nie tylko dla Państwa z tego poziomu świadomego, tak? Dlatego, że każda osoba, która przychodzi, to jest osoba, która w jakiś sposób ma problem, w jakiś sposób jest zakręt, w jakiś sposób po prostu potrzebuje czy pomocy, czy konsultacji. I taka osoba na pytanie, może zrobimy zmianę, oczywiście, że powie tak jak najbardziej, bo potrzebuje tej zmiany. Natomiast czy to nie zaingeruje w ten boski plan? No właśnie, to już jest moje pytanie, na które ja dostaję odpowiedź. Czasem jest tak, że zmiany dokonują się już. Czasem jest tak, że trzeba na nie troszeczkę poczekać. Tak na sam ten moment zmiany portretu. Czasem jest tak, że wibracje, które zostają zmienione tylko na jakiś czas, na rok, na 2 lata, na 4, a czasem właśnie na stałe, bo coś przerobiliśmy, bo pewne wibracje, a co za tym idzie, pewne myśli, sytuacje, postawy nie są nam już potrzebne. Już zachowując się, czy przywołując do swojego życia określone rzeczy, my już nie będziemy z tego korzystać. To już nas nie rozwinie. No dobrze, drodzy Państwo, w takim razie Pani Katarzyna, 19.06.75 rok, co dobrego czeka mnie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? Jak długo jeszcze będę singielką z odzysku? No dobrze, Pani Kasiu, popatrzmy. Co takiego się dzieje, że jest Pani singielką z odzysku? Ja tutaj jeszcze sobie zobaczę, co to tutaj u Pani w tej dacie urodzenia. Pani ma przede wszystkim 7 z klucza wcielenia, a to oznacza 10, 11, 20, 22. A to oznacza jedną rzecz, że pisze Pani singielka w odzysku. Bardzo często osoby, które mają właśnie w kluczu wcielenia tą wibrację 7, to są osoby, które nie powinny wychodzić za mąż, żenić się przed 30 rokiem życia. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się potrzeba partnerstwa, zmienia się potrzeba partnera. Dlatego, że taka dusza też, patrząc z takiego poziomu energetycznego, że taka dusza potrzebuje czasu na to, żeby się rozwinąć. Z jednej strony w wieku lat 23-24 chcemy osoby, która na przykład zaopiekuje się nami, która nas będzie wspierać, od której gdzieś tam też będziemy zależni, ale my jesteśmy z tym bardzo okej, bo nie czujemy się na siłach stanąć na własnych nogach. I okazuje się, że mija ten 30 rok naszego życia, zmieniają się nasze wibracje, oczywiście zmieniają się nasze doświadczenia i my jesteśmy innymi osobami. Jesteśmy silni, jesteśmy przedsiębiorczy, nie chcemy, żeby ktoś decydował za nas. I wtedy właśnie też się dzieje tak, że gdzieś tam ten związek się rozchodzi. Ale już, Pani Kasiu, patrzymy, jak długo będzie Pani jeszcze singielką z odzysku.
Pani Kasiu, ja pani odpowiem w ten sposób. Karty tutaj sugerują i pokazują, że powodem pani pytania jest przeogromne rozczarowanie, jakiego pani doznała, jeżeli chodzi o tą sferę związkową. Na dzień dzisiejszy jest pani osobą, która jest bardzo silnie skoncentrowana na sprawach materialnych, bardzo silnie skoncentrowana na, powiedziałabym, pracy. Z jednej strony pani by chciała, pyta pani, jak długo jeszcze będę singielką, ale z drugiej strony gdzieś pani, no bym powiedziała tak, przepraszam bardzo, przestała się czuć kobietą. Kobietą atrakcyjną, kobietą, która ma prawo do tego, żeby błyszczeć, żeby być piękna, żeby być adorowana. Trochę pani o tym zapomniała. Gdzieś ściągnęła to pani bardzo głęboko w swoją świadomość czy podświadomość i jakby zupełnie na dzień dzisiejszy pani z tego nie korzysta. Jest też tutaj tak, że owszem, około września tego roku pojawia się przy pani mężczyzna, przy czym ja bym powiedziała, droga pani, tak, proszę od października tego roku raczej nie tworzyć relacji i związków, bo wejdzie pani w 9 rok osobisty, który powoduje, że te relacje są raczej transformujące i nie tak długie, jakbyśmy chcieli, żeby były. I pojawia się ten mężczyzna, tylko ja mam wątpliwość, czy pani go zauważy, dlatego że to pani troszkę odgrodziła się poprzez te swoje doświadczenia, poprzez te myśli, które pani miała, które były spowodowane tym, że coś tam się wydarzyło w pani życiu od radości i od fajnego spędzania, powiedziałabym, czasu. Poza tym pani potrzebuje stałości, pani gdzieś tam potrzebuje od razu poważnego związku. To nie jest tak, że my poznając kogoś, siadamy z nim przy jednym stole i negocjujemy. Podpisujemy umowę. Ja mam takie oczekiwania, czy możesz je spełnić? Druga strona mówi, ja mam takie oczekiwania, a czy ty możesz je spełnić? Okej, uważamy, że je pospełniamy, w związku z tym decydujemy się, to od dzisiaj jesteśmy razem. Nie. Pierwszym elementem jest to, że miło nam się spędza razem czas, że mamy o czym rozmawiać, że czujemy do siebie swego rodzaju chemię, swego rodzaju no powiedzmy sobie, jesteśmy dla siebie atrakcyjni. I niekoniecznie chodzi o taką atrakcyjność bardzo fizyczną, dlatego że wiele związków jest budowanych właśnie od takiego momentu i takich feromonów, które gdzieś tam iskrzą i no i myśli są jakieś dziwne, jak powiedzmy sobie słowa piosenki, tak, mówią. Natomiast inne związki są zbudowane od tego, że gdzieś po prostu dobrze i bezpiecznie czujemy się w tym towarzystwie. Natomiast cała ta namiętność i powiedzmy sobie miłość czy świadomość miłości, to wszystko przychodzi później. A pani troszeczkę próbuje tak negocjować i od razu stawiać na zobowiązanie. Nie, to nie jest tędy droga. Proszę po prostu pochodzić na te spotkania, proszę być kobietą, proszę cieszyć się ze swojej kobiecości, z tego, że jest pani kobietą, że jest pani adorowana. I wtedy też odblokuje się to, co dzisiaj jest takim bardzo silnym płotkiem, za którym to jest trochę tak, że jest pani, jest płotek i cała radość świata zewnętrznego. To pani ten płotek zrobiła i zbudowała, i pani go może zdjąć. Także tutaj pozdrawiam panią Kasię bardzo, bardzo serdecznie. No i mam takie dwa SMS-y. Myślę, że już niedługo wróżka Lilia będzie tutaj ze mną. O, już jesteś. Już jestem. Tak. Witam ponownie państwa. I teraz tak, są dwa SMS-y, które tak jak mówimy państwu, przez SMS-a nie oczyszczamy, tak? Natomiast ja bym cię poprosiła, żebyś sama odpowiedziała na ten SMS. Ja ci go przeczytam, dobrze? Tak, dobrze, proszę. Czy to prawda,
Ze strony matki do trzeciego pokolenia mam klątwę na finanse. Pyta pani Krystyna, 23.11.45 rok. Powiem tak. 7 pokoleń wstecz sprawy materialne w państwa rodzinie były już jakby zaznaczone, że to ma być objęte takim, znaczy w pani, jako pani w pani rodzinie, prawda? Po pani linii. Do 7 pokolenia wstecz. To trzecie pokolenie wstecz jest takim łagodniejszym na pocieszenie dla pani. Łagodniejszą jako łagodniejszym przejawem tego braku materii, tego, co się wydarza pani w tym dzisiejszym tu i teraz. Także, czy to prawda, czy nieprawda? No częściowo powiem, że prawda, bo pokrywa się te trzy, a ja zobaczyłam wcześniej jeszcze w siedem pokoleń. Także, ale ja odnośnie SMS-ów, jeżeli, bo już jakby ja nie zajrzę w karty. Te wszystkie obciążenia, które mamy, które rzucone były, klątwy na któreś tam aż pokolenie wstecz, te wszystkie obciążenia, które my tu i teraz jakby jesteśmy obciążeni nimi, możemy zneutralizować. To nie jest tak, że może to, czy musi na następne pokolenie przechodzić. Taka rzucona klątwa, takie obciążenie karmiczne można zneutralizować. No ale zneutralizować jak? To tutaj już w części nawet żeśmy trochę mówiły. Zmienić świadomość i żyć świadomie. I nie być w energii, a ja ci pokażę. Mm-hmm. Dwa słowa rządzą światem. Miłość i lęk. I jeżeli wyjdziemy ze słowa miłość i wszystko w życiu będziemy odbierać i wszystko będziemy w życiu postrzegać po linii miłości, to będziemy dostawać też tę miłość i ta miłość zneutralizuje, roztopi wszystkie lęki, które zostały nam rzucone. Bo to jest rzucona klątwa, a rzucam na ciebie klątwę, więc już jaki lęk, samo tylko hasło jak działa, prawda? I już żyjemy w tym lęku. A jak jeszcze będziemy przekazywać to z pokolenia na pokolenie, no to już i bardzo często można... Temu siłę. Dajemy temu moc, bo dajemy temu uwagę, prawda? Energia idzie za uwagą, więc wzmacniamy to wszystko. I bardzo często słyszy się, jak matka, babka czy prababka, bo to też i jakby 4 pokolenia mogą żyć, słyszy się. Albo moja babka, albo moja prababka, albo mówiła tak i tak, a że to będzie tak i tak. I opowieści rodzinne niosą informację, która nas koduje i czy my chcemy, czy my nie chcemy, w podświadomości dostajemy informację, że inaczej być nie może. Bo jak prababka chorowała, jak babka chorowała, matka też na to chorowała, to ja też muszę na to zachorować. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Wcale to nie jest tak. Tak, słucham? Wiesz, co mi przyszło do głowy, bo tu mówisz o tych klątwach i o tym kodowaniu, ale też przyszło mi do głowy, że nie zawsze powodem takich naszych
nazwijmy to, pokoleniowych problemów. Na przykład, no niech będą te związki, tak? Czyli to, że kobiety, nie wiem, no tracą mężów, rozwodzą się, zostają same i tak dalej. Wcale nie jest to, że jest to karma, że jest to klątwa, że jest to jakieś tego typu obciążenie. Nie, ale właśnie to kodowanie, o którym mówisz. Jeżeli matka będzie przekazywać córce informację, że los kobiety to jest straszne, że kobieta nie może być szczęśliwa, że mężczyzna to jest po prostu taki gatunek, który jakby w swoim założeniu został stworzony po to, żeby ranić kobiety i je uciśniać, tak? Że na dodatek kobieta musi wszystko sama i w ogóle powinna być niezależna i w ogóle jakby wszystko budować od siebie, na sobie, poprzez siebie i tak dalej. I że ze związku z mężczyzną to w ogóle nigdy nic dobrego nie wynika, to w tym momencie ta córka, która przejmuje taką informację bardzo silną, a matka jest wzorem, tak, która jeszcze została zakodowana w matce przez babcię czy przez prababcię, tak, to się będzie przenosiło z pokolenia na pokolenie, i będzie mogło funkcjonować jako coś w rodzaju, no cudzysłów tu dam, duży, takiej klątwy, tak, rodowej. I potem słyszymy, bo wszystkie kobiety w mojej rodzinie, tak? Dokładnie tak. Patrząc wstecz, traciły mężów, rozwodziły się, były nieszczęśliwe i tak dalej. A wystarczy, żeby wychowując tą młodą córkę, wpajać jej, że to, że gdzieś ja mam problem na poziomie relacji, to wcale nie znaczy, że ty musisz go mieć, bo ja jestem inną osobą, ty jesteś inną osobą, bo to, że ja nie spotkałam kogoś takiego, z kim potrafiłabym rozmawiać, to wcale nie znaczy, że ty nie spotkasz również. Tak, ale poza to wszystkim jest innym, to my już spotykamy te osoby, tak? Tylko często bo przyciągamy taką energię, bo mówiąc o tym, dajemy temu intencję i taka energia, taka chmurka z taką energią, z takim właśnie wydarzeniem zbliża się do nas i ona wcześniej czy później do nas przyjdzie, dlatego że w naszej podświadomości, a już jak jeszcze głośno o tym mówimy i słyszy nasza świadomość, to i podświadomość, to wszystko jest właśnie zakonowane i po prostu czeka na to, no kiedy jeszcze w tym roku się nie wydarzyło, a przecież powinno, bo jak babka miała tyle lat, to było, ja już mam tyle lat i jeszcze się nie wydarzyło, a ja jeszcze faceta nie poznałam, który mam je zostawić, no prawda? To na pewno działa ta rodowa, tak? I później, tak, i później to wszystko wydarza się, jakby w skróconym czasie też nawet, bo te oczekiwania spełnienia tego są tak silne i tak mocne, że to, co u babki czy u prababki trwało 50 lat, u babki będzie trwało 40, u matki 30, a u córki 10 czy tam ileś krócej, dlatego że jakby to oczekiwanie tego spełnienia jest tak silne i tak mocne, że ta energia po prostu jest tak intensywna, tak skumulowana i tak nastawiona na to, że to ma się spełnić, że po prostu to jest tylko jak strzała wypuszczona z łuku. Proszę bardzo, jest cel, leci strzała do celu i realizuje się coś, co sami żeśmy sobie zaprogramowali przez słuchanie i zakodowanie siebie. Tak więc na przykład w rodzinach dobrze jest, żeby matki, jeżeli mają dzieci, miały świadomość tego, że okej, to, że było coś u babki, u prababki we wcześniejszych pokoleniach, żeby jakby świadomie zamknąć temu drogę, przestać o tym mówić, a mało tego, przejąć to jako, można powiedzieć, jako historię, a nie na zasadzie, że skoro babce, prababce to i mnie, to i tobie się też musi takie coś wydarzyć. Przekonanie daje temu też siłę i moc. I to się będzie wydarzać. I to się będzie wydarzać. Bo te nasze przekonania, w które obrastamy od dziecka, słyszymy od rodziny, po prostu cudem jest, jeżeli się nie wydarzy.
A jeżeli się nie wydarzy, to dlatego, że właśnie karmę ma tak dobrą ta osoba, że przecina to przechodzenie, to obciążenie z pokolenia na pokolenie, że się nie wydarzy w następnym pokoleniu, prawda? W tym dziecku, tej córki czy syna. Proszę Państwa, tak, wiem, mamy jeszcze jeden SMS, tak? Mhm. Ale też to za chwilę na tego SMS-a odpowiemy. Ale ja tak byłam na przerwie i tak sobie myślałam. My tak tutaj ładnie z Kasią mówimy, mamy nadzieję, że tak ładnie, bo skoro Państwo nie dzwonicie, to po prostu słuchacie Państwo nas. Państwo się zasłuchali. No i miło nam jest, że podoba się Państwu informacja, którą przekazujemy, ale no proszę Państwa, dzwońcie do nas. My też poniekąd jesteśmy w pracy. No, nawet powiedziałabym nie poniekąd, tylko bardzo naprawdę. Okej, praca pracą, ale też to, co dajemy też do tej pracy, naszą emocję, naszą empatię dla Państwa, to jest jakby z serca właśnie płynące, że ja nie jestem tutaj dlatego, że mam taki obowiązek, tylko przyszłam tutaj, bo chciałam, prawda? Spotkać się z Państwem. Tak, i pracę podjęłam taką, bo wiem, że to ma wpływ na to, że Państwo dostaną informacje i będą Państwo mogli właśnie zmienić to swoje przewidywane albo nieprzewidywane, w cudzysłowie powiem, przeznaczenie. Mamy wpływ na swoje przeznaczenie. Oczywiście to, co jest grubymi nićmi szyte i co ma się wydarzyć, to się będzie wydarzało. Ale jak dostajecie Państwo informacje od nas, czy to poprzez jasnowidzenie, poprzez karty, wszelkiego rodzaju karty, prawda? Czy w różny sposób, poprzez przekaz energetyczny, to wszystko pomoże Państwu przejść doświadczenie, które macie doświadczyć, o wiele lżej, bo wiedza spowoduje, że jeżeli dostanie Pani teraz na przykład, czy Pan, ktoś dostanie informację, że, bo zada pytanie, kiedy mi się coś takiego wydarzy, bo zazwyczaj są pytania, prawda, kiedy będę miała dziecko, kiedy zmienię pracę, kiedy zacznę lepiej zarabiać, prawda, kiedy. Jest to wszystko jakby w takim czasowym określeniu. I my mówimy, dajemy informację, kiedy, za 3 miesiące, za 2, za pół roku, określamy jakoś to czasowo. I to wszystko, co my mówimy, może się wydarzyć, ale nie musi się wydarzyć. Dlaczego nie musi się wydarzyć? Nie musi wydarzyć się, bo macie informację, że taka rzecz może się dokonać. Ale jak zaczniecie Państwo zauważać, że w Waszym życiu wszystko wydarza się tak, że idzie w tym kierunku, że będzie tak, za chwileczkę dokończę. Dokończymy. Mamy połączenie. Dobry tak, słuchamy. Wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Moje imię Zofia. Tak. Urodziłam się 23 marca 1948 roku. Tak. Urodził się 4 stycznia 75 roku. Mhm. Chciałam się dowiedzieć o swoje zdrowie, a o jego życie. A o syna życie, bo mu się komplikuje troszkę. A jak syn ma na imię, proszę powiedzieć? Wojciech. Dobrze. A ja mam jeszcze do Pani takie pytanie, czy coś się Pani w zdrowiu dzieje? Czy tak. Pani tak ogólnie pyta? To ja poproszę o zadanie konkretnego pytania. Mam mieć zabieg. I to już teraz, 23 mam iść do szpitala. Czy to się uda? Dobrze. Już patrzymy. Już dobry czas na zabieg i na poradzenie sobie takie, powiedziałabym, terminalne z problemem, tak? Czyli, czyli odcięcie tego problemu. Zaraz zobaczymy, jak się ten zabieg tutaj pokaże w kartach. Bardzo bym prosiła, bo trochę się denerwuję. Ja Pani powiem tak. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj pokazuje, że może być przełożony termin tego zabiegu. On niekoniecznie się odbędzie. Znaczy, jest pokazane, że Pani na ten zabieg czekała już jakiś czas. Tak. I nawet chyba dosyć dłuższy czas, tak? I teraz nie. I teraz to jest troszeczkę tak.
Kiedy pani mówiła, że ten zabieg ma być? To znaczy do szpitala idę 23 maja. Czyli to jest za kilka dni. Dlatego, że albo na skutek badań, nie wiem, może się okazać, że jest jakaś drobna infekcja w organizmie, tak? No coś takiego, co powiedzą, no nie możemy tego zrobić. Albo z przyczyn takich kompletnie powiedziałabym poza panią, okazuje się, że nie bardzo daje się to zrobić. Natomiast generalnie, i to mówimy o ten termin, tak? Tak. Natomiast w ogóle do zabiegu jak najbardziej dojdzie i dla mnie jest to z takim pozytywnym rezultatem pozbycia się tego, czego ten zabieg dotyczy i dobrego pani powrotu do zdrowia, do takiej kondycji... kręgosłup właśnie. No, psychofizycznej. Tak to się u mnie pokazuje, a nie wiem jak Lilia, co więc tutaj? Ja też miałam taką informację, taki przekaz, że właśnie, że jakby wręcz nawet za język się trzymałam, żeby nie powiedzieć, żeby na ten zabieg pani nie szła, nie w znaczeniu, żeby nie iść, bo nie wiadomo co, tylko że właśnie jakby informacja przyszła, że to nie będzie w tym czasie, że to nie jest to. I tu mężczyzna będzie powodem tego, że się ten zabieg nie odbędzie też. Jakby bardzo duży wpływ będzie na to mężczyzny. I później ona będzie przesunięta i tylko... Lekarz? Słucham? Lekarz? Znaczy, mężczyzna. Może to będzie lekarz jako lekarz. Nie chcę jakby już aż tak zawężać informacji, żeby nie, bo to jest jakby najmniej w tym momencie istotne. Ale przyczyna będzie u mężczyzny, przez mężczyznę, że to będzie przesunięte. I ja nawet nie wiem, czy to nie będzie mężczyzna połączony z pani domem. I tutaj jest właśnie to, że po prostu pani tę operację może z własnej przyczyny odwołać, ale nie chcę tutaj aż tak głęboko wchodzić, bo to w tym wypadku nie będzie miało znaczenia. Operacja będzie i teraz widzi pani, mam tutaj jakby małą zagwozdkę, czy powiedzieć 3 tygodnie, czy do 3 miesięcy, w takim czasie, że ona się odbędzie, albo za 3 tygodnie, mniej więcej plus minus, to nieco do 1 dnia, żeby tak, bo nie, z aż taką dokładnością nie patrzymy teraz, ale od 3 tygodni do 3 miesięcy. W każdym bądź razie pod koniec maja, tak jak pani powiedziała, że ona ma się odbyć, to będzie przesunięta ta operacja. Zabieg, przepraszam, operacja, zabieg. No, operacja to ma być, bo to kręgosłup. No. Tak. Tak. Także tutaj proszę się jakby nie martwić tym, dlatego że ona będzie dla pani dobra. Bo po tym będzie miała pani tak jakby nową drogę, w sensie realizacji. Do operacji będzie przeszłość, a od operacji będzie pani miała tę nową drogę, nowe życie i wszystko będzie zmienione. Także tutaj pod tym względem proszę jakby nawet nie zastanawiać się nad tym, nie gdybać, bo to tak lubimy gdybać, a gdyby. No właśnie. Będzie, nie, proszę być optymistycznie nastawionym do tego, będzie nowa droga od tego czasu i wszystko będzie pozytywnie załatwione. Co prawda pani jakby tutaj, ma pani w sobie takie nastawienie, zasługuje na wszystko co najlepsze, ale zachowuje się pani odwrotnie do tego. Tak. Więc proszę z powrotem przywrócić sobie swoje nastawienie do tego, że właśnie zasługuje na wszystko co najlepsze. Ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Pani ma ogromną sprawczość myśli, pani Zofio.
I w momencie, kiedy pani wymyśla te, nazwijmy to, negatywy, tak, te kłody, te przeszkody, one się będą w trybie błyskawicznym u pani po prostu materializować. Dlatego dobrze jest popracować nad tym swoim myśleniem, odsuwać te myśli, które są właśnie takie przeszkadzające, a koncentrować się na pozytywnym załatwieniu sprawy, na pozytywach, tak, płynących, na dobrych rzeczach i na takiej pozytywnej, dobrej drodze, bez przeszkód do realizacji pani planu. Czy słuchała nas pani wcześniej, przed telefonem do nas? Tak. Tak, no więc to wszystko, co żeśmy właśnie mówili, że energia idzie za myślą, za intencją, tak, więc dokładnie. Proszę sobie wyobrażać siebie już po tej operacji, że to, co do tej pory było w mniejszym dla pani komforcie poruszania się, zdrowia w ogóle jako zdrowia, to proszę sobie siebie wyobrażać, że jestem w 100% ruchliwa, ruchoma, że nie ma żadnego problemu, nic mnie nie boli, poruszam się bez żadnego problemu. I właśnie to pani nastawienie, ta odwrotność tego zasługuje na wszystko, co najlepsze. Właśnie z powrotem proszę powrócić do myśli, że zasługuje na wszystko, co najlepsze, a nie, że z czasem to ja, bo ja to już nie, albo teraz, bo w tym wieku mnie to już mi się nie należy, albo to nie wypada, albo to wszystko wypada. Tylko trzeba mieć granice od do, co wypada, prawda? Więc jakby nie odejmować sobie możliwości, że ja mogę. Wszystko mogę, tylko oczywiście ten umiar jest zalecany. Także jestem zdrowa. W czasie teraźniejszym dokonanym, tak jak już by pani była po tej operacji, jestem zdrowa. Wszystko udało się bardzo dobrze. Niech pani sobie siebie wyobraża, że już operacja się udała, że już jest pani po, jest już pani na końcu rekonwalescencji i może pani sobie zaplanować, że wyjechałaby pani gdzieś, żeby odpocząć, może jakieś sanatorium, nie wiem, później po tym pani przysługiwać będzie. Więc proszę sobie upomnieć się, że to ja w takim razie, oczywiście, bo operacja musi tam minimum 3 miesiące minąć, żeby jakiekolwiek mogły być ćwiczenia, cokolwiek, prawda, robione, to czas musi zrobić swoje. Ale właśnie jak już ten pierwszy taki czas pooperacyjny minie, zaplanować sobie wyjazd do Ciechocinka, tam dobrze kręgosłupy, osoby z kręgosłupami, tam się dobrze klimat robi, czy busko, więc... A ja bym powiedziała tak, czyli z wiekiem pani Zofio ujmujemy sobie lat i dodajemy możliwości. O, jak dobrze pani mówi. No, dokładnie właśnie tak. A... Pani, ale... No i tego się trzymamy. I proszę bardzo, jak od razu w pani uśmiechu inną energię słyszymy? Jak no. pani od razu się też sama w sobie lepiej poczuła? Tak. Zgadza się? I tak. Właśnie proszę w takim nastroju zatrzymać się i do siebie mieć właśnie zawsze takie nastawienie. Do przodu, a teraz właśnie tak zaczęłam. A teraz też będzie do no przodu i będzie i tego też się do trzymamy. Przodu. No i po to właśnie był ten telefon do nas, żeby z powrotem sobie pani przypomniała, że to można tak właśnie hop do przodu. A ja mam jeszcze pytanie, co się synowi w życiu komplikuje, żebyśmy konkretnie mogły zobaczyć? W rodzinie, w małżeństwie. A mogę poprosić imię i datę urodzenia synowej? Ewa, 15.07.76. Szósty. Dobrze, zaraz zobaczymy, co się tutaj szykuje. Znaczy to od strony pani Ewy się pokazuje jako właśnie komplikacja też chciałam to bardzo samo silna. I tutaj, znaczy ja pani powiem tak, karty pokazują jedną rzecz, że syn się trochę waha, syn nie wie do końca, co z tym zrobić. Dla syna jest to bardzo trudna taka sytuacja, bo on chciałby, żeby było fajnie i dobrze w tej rodzinie, tak, żeby to wszystko miało po prostu ręce i nogi. Zresztą on uważa, że oni są fajną rodziną, oni mają dzieci, prawda? Są
córkę. Córkę, więc że tak powiem, no odnieśli jakiś tam sukces jako ludzie, jako... Mnie nie chodzi o pałace czy o tego typu rzeczy, ale powiedziałabym, no dziecko jest zdrowe, nie wiem, oboje mają pracę, tak mają gdzie mieszkać i tak dalej. W związku z tym naprawdę jest się z czego cieszyć. Natomiast z jakiegoś powodu karty pokazują między nimi, ale to ewidentnie idzie od strony pani Ewy, takie zmęczenie, takie trochę zatoksycznienie tych relacji. To jest trochę tak, jakby pani Ewa gdzieś tam żałowała, że to nie jest tak, jak było kiedyś. Ja to w ogóle mam wrażenie, że w jej przestrzeni, ale proszę tego nie poczytywać jako to, że ja mówię o zdradzie. Natomiast w jej przestrzeni pojawił się mężczyzna, który w jakiś sposób, ona jest powiedzmy pod jego urokiem, tak? Pod jego zauroczeniem i ona patrzy na syna i tak trochę się zastanawia, dlaczego ty nie jesteś taki. I to jest to, co tutaj się, to, co się tutaj pokazało. Przy czym tak jak ja mówię, proszę pamiętać o tym, ja nie mówię, że zdradza, tak? Bo czasem to jest tak, że wystarczy, że z kimś, nie wiem, rozmawiamy, gdzieś tam się spotykamy, ktoś ma inne poczucie humoru i właśnie to tak wygląda. Natomiast powiem pani, u mnie w kartach na dzień dzisiejszy, na ten moment, nie widać rozstania. Jest kryzys, ale nie rozstania. Ja, żebym dodała do tego wszystkiego, syn po prostu tego wszystkiego już nie może wytrzymać. On jakby odwraca się, nie ma z jednej strony i chciałby, ale nie ma siły dłużej tego ciągnąć na tej zasadzie, że co z tego, jak to w tym przysłowiu, co z tego, że chciałaby dusza do raju, ale siły nie ma tam dojść. Jest szansa na poprawienie tego związku, ale tam już jest tyle energii do rozpadu, że ja to tak powiem, jak podawałam dzisiaj w przykładzie, że jest 50 na 50. I teraz w zależności od tego, które będzie miało więcej tej energii, żeby ciągnąć ten wóz razem, to pociągnie. Szansa jest na to, żeby byli, jest tutaj karta, która mówi o tym, że nawet żywioły, to znaczy wszystko to, co jest dookoła nich, może zadziałać, żeby im pomóc. Ale czy oni sami będą chcieli wykorzystać tę możliwość, to ja tutaj w takim... To zmęczenie materiału jest już tak duże, że oni po prostu mogą pójść na taką łatwiznę na zasadzie, że odgrzewane placki już nie smakują. Bo to, że szansa jest, tak jak mówiłaś, to jest. Także... A my witamy... Telewida z zagranicy. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A skąd pani do nas dzwoni? Z Anglii. Z Anglii dzwonię. Witamy bardzo serdecznie. Słuchamy. Więc ja bym miała dwa pytania, jeśli można zapytać karty. Po pierwsze, to mam taką sytuację w pracy, taką trochę podbramkową. No nie wiem właśnie, co dalej będzie. Chciałabym się dowiedzieć właśnie, czy się zakończy dla mnie pozytywnie, czy negatywnie. To pierwsza sprawa, którą bym chciała zapytać, czy można. Dobrze, pani imię i datę urodzenia poprosimy. Aleksandra, 26 lutego 1979. Dobrze. Już patrzymy, co to w tej pracy się u pani dzieje. 15, 26, 8, 10, 18... 79. Tak. Ja tutaj sobie po cichu liczę. Przepraszam. Nie szkodzi, jaką pani jest wibracją i... A czy u pani sprawy domowe, rodzinne nie mają wpływu na tę pracę? To znaczy nie, bo ja tutaj sama jestem, a rodzina jest w Polsce. Tak, ale jakby, a może to jest połączenie, czy pani nie tęskni za Polską i w związku z tym...
A no właśnie, i w związku z tym, tak jak jakby tutaj powracam do tej intencji myśli, że zamiast koncentrować się też na pracy, bo ja nie mówię, że ma pani nie myśleć o Polsce i o rodzinie, to pani jest z tym domem połączona. Ale proszę pani, ma pani tutaj bardzo dobre karty. Dostanie pani, więc jeżeli jest problem, który dzwoni pani z problemem, że wystąpił problem, za 4 miesiące będzie ten problem, za 2 miesiące zacznie się wszystko normalizować, wyjaśniać. Za 4 miesiące na pewno będzie wszystko ułożone i wszystko będzie załatwione. Teraz najbliższy miesiąc jakby spowoduje, że pani wzmoży swoje działania w pracy, to znaczy może zmobilizuje się pani bardziej, bo jak pani powiedziała, że coś tam zaczyna się dziać, jest coś nie znaczy, tak. Ja w tej chwili na zwolnieniu jestem, tutaj chodzi o mojego szefa, który został zawieszony z powodu rasizmu w stosunku do mnie i innych takich spraw, no i właśnie jestem ciekawa, czy oni się pozbędą jego, czy mnie po prostu. Dla pani się to może nie skończyć się tak, że będą się jego też pozbywać, czy pani, że zupełnie w innym znaczeniu sprawa zostanie rozwiązana. W każdym razie pani jako pani zostanie tam i wręcz ta sytuacja, która się wytworzyła, spowoduje, że pani tam będzie mogła się poczuć tak, jakby pani azyl miała. Jakby pani, tak jak ludzie jeżdżą i proszą o azyl, więc zostanie pani dosłownie tak potraktowana. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest impuls dla pani. I za 2 miesiące będzie jakby początek końca całej tej pani sprawy w załatwieniu. Maksymalnie za 4 miesiące wszystko będzie rozwiązane, więc proszę się nie martwić. A za 3 miesiące wręcz pani dostanie nie to, że dokumenty jakieś oficjalne, ale jakby zapewnienie, że może pani tam w tej pracy czuć się i że to będzie takie miejsce pani, takim azylem ta praca będzie dla pani. Mało tego, ja nie wiem, czy w wyniku tej sytuacji, która się wytworzyła, nie dostanie pani podwyżki, czy jakąś jednorazową premię, czy jakiś taki sprawiedliwy podział pieniędzy, daru, który otrzyma pani, może w dowód tego, że tak została pani potraktowana, bo to różnie może być zapisane, bo pieniądze, które pani dostanie, będą gdzieś musiały być jakoś zapisane, z jakiej okazji te pieniądze pani dostaje, prawda? Więc proszę się nie martwić, bo z tej przykrej na tę chwilę sytuacji, która się u pani wytworzyła w pracy, skończy się dla pani to pomyślnie. Mało tego, proszę jakby przestać też myśleć o tym, że ojej, no właśnie tak mi się wydarza, że to nie zrobić z siebie takiego cierpiętnika, że to ja muszę pracować. Po prostu to, co pani robi, proszę teraz rzetelnie tę pracę wykonywać, rzetelnie ją robić, bo to będzie jakby też pani zewnętrzna wizytówka na to, jak na panią będą patrzeć. No właśnie. Ja bym tutaj tylko dodała do tego, że z takiego na dzień dzisiejszy wycofania, pani w ogóle może mieć wrażenie, że cała reszta, tak, współpracowników odgrodziła się od pani murem i przestała pani być tak jakby dla nich widoczna. Jakby gdzieś tam w tym wszystkim pani po prostu nie było, jakby nie chcieli też z panią, no nie wiem, rozmawiać, tak? Może się pani czuć taka bardzo, bardzo zbędna. Natomiast to, co powiedziała Lilia, tutaj w moich kartach również się pokazuje. Tak jakby ręką losu, ręką tego czynnika zewnętrznego ta sytuacja się odwraca. Pani może mieć takie momenty właśnie tego takiego spadku emocjonalnego, które będą panią prowadziły do tego, żeby pomyśleć, a tam mam już tego dosyć, idę stamtąd, tak? W ogóle koniec. Proszę tego nie robić, dlatego że ta sytuacja odwraca się dla pani bardzo, bardzo pomyślnie i też mam tutaj taką informację o tym, że może pani dostać podwyżkę, może pani dostać awans, może pani wyjść bardzo obronną ręką i z osoby dzisiaj, która siedzi, która jest cicho, która nic nie mówi i która się trochę boi, pani pozycja zostaje po prostu odbudowana w tym wszystkim. Mhm. No to oby tak było, trzeba to wierzyć.
Tak, będzie. No właśnie. Mogę jeszcze jedno pytanie? Tak, oczywiście, tak? Słuchamy. Właśnie w swojej pracy kogoś tam poznałam i chciałam się dowiedzieć, czy ewentualnie jakaś szansa ma jakiś związek. No tutaj jest związek. Ja mam już u siebie w kartach i nie będę drugich kart kładła. Jest tylko... Ja mam do pani takie pytanie, czy to jest osoba wolna? No właśnie, no nie jestem do końca przekonana o tym. Ale a pani jest osobą wolną? Ja jestem, tak. Dlatego, że tu karty pokazują, że gdzieś państwo stworzycie związek, ale to będzie tak jakby druga płaszczyzna, tak, życia, no, o której ktoś się nie dowiaduje, czyli w tym wypadku osoba, z którą jest ten pan. To lepiej może się w to nie płaci. Właśnie tak chciałam jakby dać tutaj informację. Jak pani wie, że ta osoba nie jest zupełnie wolna, nie wchodzić w taki związek, póki jeszcze nie jest za późno. Bo jak już będzie przyzwyczajenie, jak już wejdą emocje w związek, to już późno trudno się rozstać. Ale wie pani co? Ja mam tutaj kartę takiego jakby odejścia. Ja nie wiem, czy to, bo pani myślała o konkretnej osobie. Ja natomiast mówię tutaj o tym, że będzie miała pani dwie możliwości do wyboru i to nie ten, o którym teraz pani myśli, zadając nam pytanie, tylko pojawi się ktoś nowy. Będzie miała pani drugą możliwość wyboru i ten drugi ktoś będzie nie dość, że jakby z materii, zabezpieczenie materialne będzie, tak to ujmę, to i dla pani będzie to takie właśnie no, zwycięstwo po walce, a więc gdzieś tam jakieś oczekiwanie, prawda, pojawi się partner czy nie, będę miała czy nie. I to dla pani będzie, i to bardzo szybko już nastąpi, proszę się wziąć, jakby rozglądać i za tą drugą osobą, bo ta druga postać, która się pojawi w pani życiu, spowoduje, że będzie miała pani właśnie ten i ta karta tego azylu, co ja pani mówiłam, że pani się będzie mogła tam poczuć właśnie jakby miała pani to swoje miejsce dobre, w którym będzie pani się czuła bezpiecznie, to właśnie przy tym mężczyźnie poczuje się pani bezpiecznie. Sytuacja w pracy wytworzyła się taka, która spowoduje, że to jakby dla pani będzie z korzyścią. Teraz pani jest przykro, ma pani z tego powodu jakieś niedogodności, natomiast no, czasami musi się coś złego wydarzyć po to, żeby stary dom trzeba zburzyć, po to, żeby na miejscu starego wybudować nowy i żeby powstało wszystko od nowa. Na sekundeńkę słowo, czy pozwolisz, że jeszcze na chwilę tak, proszę, do ciebie proszę, oczywiście, że tak, proszę. Nie, ale za chwileczkę wracam i do ciebie, i do państwa. Dobrze, proszę bardzo. To życzę ci miłego odpoczynku na tę chwilę. Także kontynuując jeszcze do pani informacje, proszę przyjrzeć się dokładnie dookoła siebie, bo jest druga osoba, która da pani więcej możliwości zaistnienia pani niż to, co do tej pory się wydarza. Więc niekoniecznie rozglądać się za osobą, która no nie zupełnie tak jest też i szczera do pani, bo to wie pani, no jak nie daje informacji o tym w 100% niby wolny, a nie wolny, niby coś tam, to ja zawsze jestem za tym, żeby wyjaśniać sprawę na samym początku, a nie, że może kiedyś się okaże. Wtedy mniej boli, wtedy nie wchodzimy w jakieś zależności, nie tworzymy sobie przyszłości na czymś, co później się może okazać, że to są ruchome piaski i wszystko, co stworzyliśmy, zatapia się w tych piaskach. Także jeszcze raz, proszę rozejrzeć się dookoła. Jest druga osoba, która przyniesie pani zapewnienie bytu i nie będzie musiała pani się na pewno martwić o materię, a poczuje się pani jak u siebie, bo
tak jak mówię, to stwierdzenie, co powiedziałam, że będzie pani mogła się czuć tak, jakby pani miała azyl, to właśnie zaistnieje taka sytuacja, że będzie spokój i zmartwienia odejdą z tego powodu. Być sobą, nie pozwolić sobie na to, żeby jakieś zewnętrzne czynniki spowodowały, że pani przez to ma się czuć gorsza, biedniejsza i cokolwiek to jeszcze więcej nie znaczy. Proszę nabrać pewności siebie i wejść w takie przekonanie, że właśnie zasługuję na wszystko, co najlepsze i dlatego jestem w tym miejscu, w jakim jestem. Tutaj przeznaczenie mnie rzuciło, mój los i kontynuuję to i oczekuję wszystkiego to, co jest najlepsze. No właśnie, dzisiaj cały wieczór mówimy o przekonaniach, o energii, o tym, co może się wydarzyć, co może się nie wydarzyć, jaki wpływ energia ma na nasze życie, na nasze zdrowie, na wszystko, co nas otacza. Jesteśmy energią, żyjemy dookoła, nas jest energia, wszystko dookoła nas jest energią. I im szybciej zdamy sobie sprawę z tego, że możemy się z tym wszystkim połączyć w jedność, że jesteśmy tak naprawdę wszyscy jednością, to tym szybciej zaczną w nas, przy nas, dla nas, do nas zmieniać się sytuacje, zmieniać się ludzie, my sami będziemy się zmieniać. Zmiana przekonania, zmiana kodu, który mamy od dzieciństwa gdzieś tam wpajane, spowoduje, że będą odpadać od nas, użyję takiego słowa, odpadać, odsuwać się, przestawać wydarzać się wydarzenia, takie, które są połączone z tymi naszymi przekonaniami. A wydawałoby się takie proste. Wystarczy zmienić tylko przekonanie i już zmiana energii spowoduje, że będą się wydarzać miłe i przyjemne rzeczy. Co wcale nie znaczy, że znów będzie sielanka i nic nie będzie na naszej drodze. Na naszej drodze zawsze będą jakieś wydarzenia, zawsze coś będzie się wydarzało, bo po to przyszliśmy tutaj na Ziemię, na plan ziemski, żeby zrealizować to nasze prawo przyczyny i skutku, żebyśmy jakby mogli odpracować to swoje wcześniejsze błędne postępowanie, błędne wyciąganie wniosków, błędne działanie. No ale właśnie na błędach człowiek się uczy. Co prawda z poprzedniego wcielenia my nie mamy świadomości, nie mamy tej pamięci, co takiego żeśmy zrobili, ale odpowiedzią na to wszystko jest to, co nam się teraz wydarza. I wszystkie te negatywne rzeczy, które nam się teraz wydarzają, to jest odpowiedź na to, jacy kiedyś byliśmy w poprzednich wcieleniach. W poprzednim bezpośrednio, drugim, dziesiątym, tysięcznym, wstecznym wcieleniu. Jeżeli zauważymy w naszych zachowaniach jakieś zwierzęce podobieństwa, czy podobni jesteśmy do zwierzęcia, mówi się, że właściciele psów, kotów, zwierząt upodabniają się do nich, czy zwierzęta do nich, w którą stronę idzie, już nie będę teraz rozważać z Państwem, ale na pewno, jeżeli mamy zwierzęta, na pewno te zwierzęta też po coś trafiły pod nasz dach. Na pewno mają też nam coś powiedzieć, coś przypomnieć. Jeżeli zachowujemy się jak jakieś zwierzę, to znaczy na pewno kiedyś byliśmy takim zwierzęciem. I mało tego, jeżeli nie zmienimy tych naszych zachowań, przyzwyczajeń, podam przykład taki, no bardzo często jest w filozofii wschodu podawany, że jeżeli objadasz się, jesteś żarłokiem, jesz za 10,
no to w przekonaniu na pewno w następnym wcieleniu, czy w którymś z następnych wcieleń, albo właśnie bezpośrednio zaraz po tym wcieleniu, urodzisz się świnią. Świnia jako zwierzę, wiemy, że jest w stanie wszystko zjeść, prawda? Więc jak my w tym wcieleniu też tak wszystko jemy, jak zjada świnia, no to cóż, robimy sobie jakby ścieżkę, przygotowujemy się do tego, żeby w następnym wcieleniu być świną. Niekoniecznie każdy musi w to wierzyć, ale czy wierzymy, czy nie wierzymy, to tak jest i to jest już też, zaczyna być przez naukowców udowadniane, aczkolwiek nie za bardzo rozpowszechniane, nawet jeżeli już jakieś badania są zrobione i jakieś już początki tych badań wskazują na to, że to rzeczywiście coś w tym jest, no to nie jest rozpowszechniane, no bo trudno raptem teraz społeczeństwom w wielu narodach powiedzieć, że jak jesz jak świnia, to będziesz w następnym wcieleniu świnią, prawda? To tylko są przysłowia, a przysłowia, jak wiemy, są mądrością narodu. Każdy naród ma swoje przysłowia, ale to przysłowie akurat myślę, że w każdym narodzie jest przetłumaczalne i oddaje sens, znaczenie tego powiedzenia. Tak więc, jeżeli zaczniemy obserwować siebie i zaczniemy zauważać w swoich zachowaniach jakieś zachowania, które, no cóż, nie chcielibyśmy, żeby w następnym wcieleniu zaistniały w nas, no to po prostu najprościej reakcja przestać się tak zachowywać, przestać mieć takie przekonania, tak samo jak i z naszymi właśnie działaniami. Jeżeli będziemy odnosić się do drugich ludzi bardzo nieprzychylnie, to gwarancją jest to, że w następnym wcieleniu, albo nawet jeszcze w tym wcieleniu, za ileś tam lat, a może nawet i za tydzień już, ktoś dla nas też będzie taki nieprzychylny. Ja już mówiłam o tym, wspominałam o tym, ale tak staram się powtarzać, żebyście Państwo, jak tak może będziecie słyszeć ode mnie taką informację, to za którymś razem zastanowicie się, a może jednak coś w tym jest, a może warto posłuchać, a może warto rzeczywiście siebie poobserwować, co mogę w sobie zmienić. I zacznijmy od małych rzeczy. Ja nie mówię, że od razu Państwo musicie się zmieniać o 180 stopni i raptem być zupełnie innym człowiekiem. Nie, zacznijcie od jakichś małych rzeczy, od jakichś małych uzależnień. Jak palicie paczkę papierosów, to wypalcie chociaż jednego papierosa mniej na przykład. Wypijacie pół litra, no to chociaż jeden kieliszek mniej, żeby nie całe te pół litra było wypite. Jak jesteście nieprzychylni dla sąsiada, to raz na miesiąc powiedzcie mu dzień dobry, od tak sobie. Zacznijcie zmieniać się z obserwacją, jak to jest, jak dzisiaj będę inny, jak dzisiaj zrobię inaczej niż robię to zazwyczaj. I zobaczycie Państwo, że jak zaczniecie te zmiany robić u siebie, jakie one spowodują zmiany dookoła Was. Bo wszystko jest ze sobą połączone. Majowie na dzień dobry mówią sobie in lake, a to w przetłumaczeniu na nasz polski język znaczy jestem drugim tobą. Więc właśnie to takie jakby udowodnienie tego, że jestem drugim ty. Wszystko jest energią i patrzysz na kogoś, a widzisz praktycznie siebie. Więc jeżeli patrzysz na kogoś i widzisz w kimś miłość, widzisz w kimś piękno, widzisz w kimś same pozytywy, to po prostu widzisz siebie samego takiego. A jeżeli widzisz w kimś złość, jeżeli w kimś widzisz nieprzychylność i tak dalej, nie będę wymieniać tych negatywnych różnych cech czy zachowań, no to po prostu też sami siebie Państwo widzicie. A więc jakby zmiana punktu widzenia spowoduje, że i Was też będą inaczej postrzegać. Ja wiem, że ktoś tam może sobie powiedzieć po drugiej stronie telewizora, że no dobrze, ale
i te ale zaraz będę, mogłabym wymieniać tyle praktycznie, ile osób słucha mnie teraz i nie zgadza się z tym, co mówię. Ale to, że się Państwo nie zgadzacie, to wcale nie znaczy, że tak ma nie być, prawda? Czy tak jest, czy tak nie jest. Eksperymenty, doświadczenia. To właściwie może spowodować, że jeżeli będziemy doświadczać i będziemy eksperymentować, to sami na własnej skórze, własnymi doświadczeniami będziemy doświadczać i będziemy mieć przekonanie, że a ta wróżka co mówiła, że można zrobić tak i tak, można zachować się tak i tak i powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, raz, drugi, trzeci. Sąsiad nieprzyzwyczajony do tego, że mówimy mu dzień dobry, raz się spojrzy, a może sobie pomylił mnie z innym sąsiadem, a może pomylił mnie, może się źle poczuł, a może witam ciebie Kasiu ponownie, dokończę myśl. I że jak tak będziemy mówić dzień dobry któryś raz z kolei, to ten sąsiad w końcu powie, nie, on do mnie mówi to dzień dobry i zacznie mu odpowiadać dzień dobry. I później jak sami będziecie mówić sobie wzajemnie dzień dobry przez następny tydzień i następny miesiąc, to właściwie zapomnicie, czy będziecie, teraz przyjdzie czas letni, a może jeszcze wspólnie gdzieś przez płot zrobicie sobie grilla. I zapomnijcie o tym, będziecie się śmiać wręcz z tego, jak mogliśmy patrzeć na siebie tak właśnie spod oka i nie mówić sobie dzień dobry. Bo w międzyczasie wyjaśnicie sobie, co który o którym myślał, a co któremu się wydawało o drugim i tak dalej. Bo okaże się w końcu, że wszystkie te przekonania, myśli o tej drugiej osobie były błędne, po prostu błędne, bo wydawało nam się. A oko jest nie w 100% tak dobre jak kamera, która wszystko widzi, wszystko jest w niej widoczne. Nasze oczy nie mają takiej aż doskonałości, ale to dlatego, że te przekonania nasze, ja nie mówię o takiej optycznym spoglądaniu, że dioprię, czy ktoś widzi bardzo dobrze, czy ma plusy, czy minusy. Mówię o tym postrzeganiu poprzez nasze przekonania. Te nasze przekonania powodują, że my oceniamy od razu, spojrzymy coś tam i op, już od razu teraz ocenimy, a bo ta to to, a ten to to. Nie wchodząc głębiej, dlaczego ktoś się zachowuje tak, dlaczego ktoś wygląda tak, dlaczego ktoś mówi tak i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ale to jest też związane z taką, powiedziałabym, czysto fizjologiczną budową naszego mózgu i z naszym takim przetrwaniem, powiedziałabym. Walka o życie, tak, instynkt dlatego, że, samozachowawczy. Tak, dlatego, że nasze postrzeganie polega na tym, że bodziec, który, coś co my widzimy, często to jest przez ułamek sekundy, bodziec, który wchodzi do naszej głowy, tak, poprzez oczy, on musi być zidentyfikowany. I albo jest identyfikowany jako pozytywny, albo jest identyfikowany jako negatywny. Wejdę ci w słowo, ale wejdę ci w słowo teraz, przepraszam, nieładnie, ale wejdę ci w słowo. Pozytywny czy negatywny, ale to jest tylko odbiór tej jednej osoby, bo tę samą sytuację będzie widziało ale 10 osób. Właśnie, weszłaś 10 mi w słowo, osób, gdybyś mi pozwoliła dokończyć, to 10 to bym razy też 10 razy powiedziała. Inaczej będą to widziały. Mhm. I jest pozytywny albo negatywny, natomiast takie, powiedziałabym, wyłapanie, czy inaczej, powód, dla którego on jest zaklasyfikowany jako pozytywny czy negatywny, wynika właśnie z naszych doświadczeń, z tego, czy się z takim bodźcem już spotkaliśmy, czy nie, i co za nim dalej wyniknęło. U zwierząt jest to sprawa dużo prostsza, bo tutaj instynktownie reagują rodzice i uczą młodych, że tak powiem, tak, jak mają reagować na błysk, na dźwięk, na coś innego. My ludzie jeszcze do tego dokładamy własne doświadczenia, oczywiście kodujemy to, co nam mówili rodzice i w taki sposób to interpretujemy i w taki sposób ten ułamek sekundy, to nasze postrzeganie staje się szalenie indywidualne i właśnie szalenie takie, ale dlaczego? Dlatego, że my
widzimy to poprzez pryzmat własnych doświadczeń. I tu absolutnie masz rację w tym, o czym powiedziałaś, że będzie 10 osób i każda z osób będzie miała zupełnie inny odbiór tej sytuacji, zupełnie inaczej zwróci uwagę na inne, nawet wypowiedzi, na inne słowa, na inny akcent, na ton i tak dalej, kompletnie inaczej tą sytuację zinterpretuje. I to jest też troszeczkę tak właśnie, jak my stawiamy karty, prawda? Gdzieś tam te karty nam się pokrywają, bo opisują mniej więcej sytuację, ale to, co nam się rzuca w oczy na pierwszy punkt i to, co... No bo też to taka trochę techniczna uwaga dla Państwa. Możecie Państwo widzieć, że my rozkładamy ten sam rozkład, tak? Co pytanie, to jest ten sam rozkład kart. Układ w sensie tu 4, tu 3, tu... I wydawałoby się interpretacja. Ale ta interpretacja zawsze jest ten taki pierwszy element, prawda, który zaczyna tą opowieść. I ten element nigdy nie jest w tym samym miejscu. On się przesuwa. Mało tego, nawet jeżeli jest w tym samym miejscu, bo powiedzmy na pozycji karty pierwszej, to za każdym razem jakby łączymy go z elementem, który jest gdzieś w zupełnie innym polu. To chociażby karty z przełożenia. Oczywiście, karty z przełożenia, ja patrzę też w datę urodzenia, prawda? Ale też to, co mamy na stole, już tylko te karty. Gdzieś nam się to łączy, z czymś się zgadza, z czymś się nie zgadza, ale to też właśnie idzie przez pryzmat, bo na przykład, gdybyśmy położyły jedne karty i obie przy jednym stole usiadły, to jestem absolutnie pewna, że o ile na przykład odczyt ogólny byśmy miały taki sam, o tyle jakbyśmy zaczęły rozmawiać już o konkretnych kartach i z którego punktu wyszłyśmy, to dla każdej z nas ta pierwsza informacja byłaby inna. I dlaczego to taka tak niewielka czasami jest ta niewielka, dla niektórych może być ujęta jako wielka różnica. Doświadczenia różne, jako różne doświadczenie, ale też jest ważna intencja. Każda sekunda myśli, która przechodziła przez naszą głowę w momencie tasowania i w momencie rozkładu karty, to też miało wpływ na to, jaką energię my żeśmy ściągnęły po to, żeby odczytać te karty. To też ma bardzo duży wpływ, bo my się koncentrujemy na pytaniu, które nam pani dzwoniąc do nas zadaje, czy pan, prawda, osoba, która zadaje pytanie. I my słuchamy tego pytania, odbieramy to pytanie. I tasując karty, gdzieś tam o czymś myślimy, powtarzamy to pytanie, ale ja mogę na jedno słowo większą intencję dać, ty no na następne słowo dać większą intencję. Różnica w tych odczytań jest właśnie też i tym spowodowana, bo ja na przykład większą energię i informację dostaję na pierwszą część pytania, ty dostajesz informację na następną część pytania. Dokładnie. I to też ma właśnie wpływ na te nasze odczyty. A tutaj jeszcze to, o czym mówisz, o tych naszych odczytach, to też ja na początku, powiedzmy, swojej drogi pracy z tarotem i odpowiedzi na pytania, zdarzało się, że rozkładałam karty i okazywało się, że w rozkładzie jest bałagan, znaczy jakby nie mówią, nie kleją się, tak? Jest chaos. I oczywiście czasem to wynikało z tego, że taki chaos w sobie miała osoba pytająca, tak? Lub na przykład było to pytanie na zasadzie, to ja cię sprawdzę, tak? Że ktoś zadaje pytanie, które nie ma racji bytu. Dokładnie. Tak. I ten, ale też właśnie to, co zauważyłam, to czego się musiałam nauczyć, jakby wyłapałam i moja koncentracja. Tak? W momencie oderwania myśli, przy stawianiu kart, przy powtarzaniu jakby sobie tego pytania, oderwanie myśli, pójście w inną stronę i rozłożenie, nazwijmy to automatyczne,
powodowało ten chaos. Nakierowanie jakby chaos tej energii. Bywa też tak czasami, ja na przykład to ze swojego doświadczenia powiem, że bywa, iż karty po prostu nie mają informacji, nie mają odpowiedzi, bo jeszcze tam na planie nie zostało zdecydowane. Jest właśnie jeszcze nie gotowa odpowiedź. I wtedy ja na przykład mówię, że no przykro mi, nie ma jeszcze odpowiedzi. Jak to nie ma odpowiedzi, prawda? Bo to tak trudno jest zrozumieć. A właśnie czasami może godzina zmienić, może minuta, tak jak data urodzenia, faza księżyca, słońca, planety mają wpływ na to, jak odczytuje się astrologicznie horoskop, prawda? Więc jakby to wszystko też ma znaczenie, jak ta energia, która jest ściągana jako informacja dla odpowiedzi na dane pytanie, że no jeszcze musi się coś wydarzyć u tej osoby pytającej po to, żeby dostać odpowiedź na to pytanie. I nie ma odpowiedzi. I, no i tak miałam już kilka razy, więc no trochę było zaskoczenie. Ja mówię, no niestety nie powiem, przykro mi. Jutro proszę o zapytać, pytanie, tak, bo dzisiaj nie ma informacji. Czasem też tak jest, że ten brak odpowiedzi, na przykład tak jak mnie się zdarzyło, wynika jeszcze z czegoś innego. Że gdzieś na przykład osoba pytająca bierze dwie opcje pod uwagę, a tą trzecią, którą bardzo dokładnie czuje, tak, spycha. Bo co? Bo ego, bo świadomy rozum nie pozwala nawet uzmysłowić sobie, że taką opcję też możemy brać pod uwagę. I wtedy też jest taka odpowiedź, powiedzmy sobie z kart, że w zasadzie to tej odpowiedzi nie ma, ale można powiedzieć, jakby karty tak powiedziały, i nic więcej. Nie pogadamy na ten temat, po prostu, bo to już jest nierealne na przykład. No właśnie. I to wszystko, co dzisiaj teraz już tak do Państwa mówię, że to wszystko, co dzisiaj żeśmy mówiły, to jest cząstka, to jest naprawdę niewielka informacja tego, jaki wpływ ma nasze myślenie, ta energia. Energia. Niby słowo energia. Energia też mówimy na prąd, który mamy, energia, prawda? Energia elektryczna. Jak wpływ my mamy na tę energię i jak energia wpływ ma na nas. Bo to nie jest tak, że to się tylko w jedną stronę dzieje. To jest wszystko zależne od siebie, połączone ze sobą. Jak wdech i wydech. Dokładnie. I to wszystko się zazębia. Nie ma rzeczy niepołączonej. Wszystko jest jednością. My jesteśmy indywidualnością. Każdy z nas. I proszę, pamiętajmy o tym. Wszyscy, do wszystkich się teraz, którzy słuchają nas, mam wielką prośbę. Zróbmy eksperyment, chociaż przez jeden dzień, chociaż jeden raz. Jak zmienimy nastawienie, obudźmy się jutro rano uśmiechnięci. Och, witam Cię, nowy dniu. Jak to miło, że się obudziłem, prawda? Bo przecież możemy się nie obudzić. Nigdy nic nie wiadomo. Witam Cię, nowy dniu. Dziękuję Ci za przespaną noc i wchodzę w nowy dzień z radością, z miłością, ze zrozumieniem, z ufnością. Więcej już nie będę wymieniać, tylko te cztery chociażby nastawienia miejcie Państwo jutro rano. I zobaczycie, z otwartością, gdyby nawet miało padać, to i tak też dzień będzie radosny. Ja mam koleżankę, która kiedyś mi ze 30 lat temu powiedziała, która mi tak, wiesz co, ty to tak, deszcz pada, zadowolona jesteś, słońce świeci, zadowolona jesteś, coś tam, zadowolona jesteś. Ty to ciągle się uśmiechasz, to ty to ciągle ci jest dobrze. No bo dlaczego ma mi być źle, jeżeli deszcz pada? Przecież rośliny, drzewa też potrzebują wody, bo one potrzebują się napić. Ja jak chcę się napić, proszę bardzo, przygotowałam sobie kubek, że jak będę dużo mówiła i mi zaschnie w gardle, to się napiję. Drzewo tego nie będzie mogło zrobić, prawda? Jak nie będzie długo deszczu, będzie susza i uschnie. Tak więc nic nie dzieje się bez przyczyny. Deszcz jest też potrzebny, wiatr też jest potrzebny, bo przenosi nam nasiona, żeby zapylały się drzewa i kwiaty i tak dalej. No ale o tym wszyscy wiemy.
Tylko, że nie pamiętamy. Nie pamiętamy o tym. I to tylko kwestia tego, żeby sobie przypomnieć, uświadomić, że to właśnie takie proste wszystko jest. Jeszcze jest coś takiego w tym nie pamiętamy, że jeśli traktujemy życie, świat ludzi na zasadzie takiej, że wszystko się zaczyna i kończy na mnie, czyli wszystko musi być pode mnie, tak? Ego. Tak jak mnie pasuje, to właśnie nie pamiętamy. To będziemy narzekać na słońce, będziemy narzekać na deszcz, będziemy narzekać na wiatr i na wszystko, co jest dookoła. Natomiast jeśli gdzieś tam zrozumiemy, uświadomimy sobie, że jesteśmy cząstką tego systemu, takim trybikiem i że jakby to, co się dzieje, ten deszcz, że wszystko dookoła nas jest dobre, jeśli może nie bezpośrednio dla nas, tak, to jest ileś tamtych istnień, dla których jest to dobre, no to wtedy nie będziemy narzekać. Dla nas też jest dobre. Tak, ale wiesz, chodzi mi o takie pośrednie na przykład, no jeżeli wiesz, no akurat tak się składa, że jeżeli masz na przykład drogę przy domu, która w momencie, kiedy pada deszcz, rozmięka tak, że nie jesteś w stanie podjechać, tak? No to możesz powiedzieć, no i cóż w tym jest dla mnie dobrego? Mam utrudnienie, dosyć mocne, prawda? No wiesz, za mało czasu teraz, bo za chwilę będzie koniec programu, ale to też prawo przyczyny i skutku też tego kogoś usadowiło właśnie przy takiej drodze, w takim domu, że ma takie kałuże przed domem, czy ta droga jest taka miękka. Na wszystko jest odpowiedź. Tak, nie ma tak. Wiesz, jeżeli pomyślisz o tym w sposób, że no dlaczego dobrze, mnie? Chwilę, moment, ja sobie z tym poradzę, ale właśnie dzięki temu ta ziemia będzie, wiesz, będzie napojona, tak? I dalej to się gdzieś rozejdzie do roślin, do drzew, do zwierząt, tak? Których jest dużo. Dokładnie, dokładnie. Nie stanowi problemu. No właśnie. Proszę Państwo, została nam chyba jeszcze minutka i no, przyszedł czas na to, żebyśmy się z Państwem po prostu pożegnały. Ja mam tutaj taką, tak, bo będziemy się żegnać, ja mam tutaj, bo rozmawiałam dzisiaj i z osobami, z którymi rozmawiałam dzisiaj przez telefon, jak dyżurowałam pod moim prywatnym, osobistym numerem. Dla pani Ewy, która urodzona jest w 54 roku, która zapisała się, jest zapisana na sobotni rytuał, proszę o, daj informacje odnośnie sprawdzenia czakry 3., 4. i 5, że miałam sprawdzić tę czakrę, pani się rozłączyła i jakby nie zaczekała do końca. Także 3., 4. i 5 czakra. Żegnamy się z Państwem. Tak. Żegnamy się. Ja Państwu bardzo dziękuję za to, że mogłam być w Państwa domach. Myślę, że razem bardzo miło spędziliśmy ten wieczór, ja z Państwem i w towarzystwie wróżki Lili. Bardzo dziękuję za to. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na wtorek od godziny 20. Ja również 20. dziękuję serdecznie. Dobrej nocy, spokojnej nocy. Dobrej nocy. Dobranoc.